Dzień dobry. Otwieram 7. sesję Rady Miasta Nowy Targ. Witam serdecznie Państwa Radnych, witam Pana Burmistrza Grzegorza Watychę, Pana Wiceburmistrza Waldemara Wojtaszka, Pana Wiceburmistrza Krzysztofa Trochimilka, Pana Sekretarza Zbigniewa Stramę, Państwa Naczelników, Kierowników Miejskich Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych. Witam przedstawiciela Policji Nowotarskiej. Witam też dyrektorów szkół i witam mieszkańców. I na dzisiejszej sesji chciałem serdecznie powitać kilkoro młodych ludzi, którzy ukończyli w zeszłym roku szkołę podstawową z najlepszymi wynikami. Jest dla nich też dzisiaj przewidziany punkt. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do ustalenia porządku obrad, chciałem powiedzieć kilka słów na temat okresu międzysesyjnego z punktu widzenia Przewodniczącego Rady Miasta. W tym czasie odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami, zarówno w sprawach indywidualnych, jak i w dosyć ważnej sprawie, jaka jest na agendzie w ostatnich miesiącach, czyli w sprawie hokeja z przedstawicielami klubu hokejowego Podhale. Było również spotkanie przewodniczących klubów wraz z przewodniczącym rady i z panem burmistrzem w sprawie tej dzisiejszej sesji i kilku postulatów, jakie mieli radni do uchwały budżetowej. No i to jest jakby podsumowanie tego, co się działo, żebyście Państwo wiedzieli, że też są różne spotkania, też są różne rozmowy. I przystąpmy teraz do realizacji porządku obrad. Dzisiejsza sesja składa się z wielu punktów. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Pan radny Bartłomiej Garbacz. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam prośbę o włączenie jeszcze do porządku obrad dwóch uchwał. Są to uchwały przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu i drugiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w związku z realizacją umowy dzierżawy działki miejskiej, na której został posadowiony obiekt La Playa. Są to projekty uchwał przygotowane przez komisję. Ja pozwoliłem sobie przekazać je tutaj do radnych, zarówno komisji, jak również do radnych naszej rady. Nie wpłynęły do mnie żadne uwagi w tym zakresie, poza poprawkami, które Państwo macie. W związku z powyższym myślę, że jesteśmy gotowi do tego, żeby omówić te dwie uchwały i wprowadzić je do porządku obrad. A jednocześnie będę prosił jeszcze o krótko umożliwienie wypowiedzi przed przyjęciem porządku obrad. Dobrze. Ja chcę poinformować, że w tej chwili wpłynęło stanowisko burmistrza miasta w sprawie skargi na działalność w zakresu La Playa. Także myślę, że w punkcie dotyczącym La Playa, jeśli on wejdzie do porządku obrad, to ja to stanowisko przeczytam Państwu. Czy ktoś z Państwa ma wniosek w tej sprawie, w sprawie włączenia do porządku obrad skarg na działalność burmistrza? Wniosek przeciwny? Dobrze, czy są jeszcze dwa wnioski przewodniczącego rady? Pierwszy wniosek jest to, abyśmy włączyli do porządku obrad uchwałę w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego poparcie dla działań Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu w zakresie podnoszenia jakości kształcenia na kierunku lekarskim, z prośbą o ten apel zarówno do burmistrza miasta, jak i do przewodniczącego, do Rady Miasta zgłosiła się pani rektor i tekst, pierwotny tekst apelu Państwo dostaliście na maila. Dzisiaj dostaliście Państwo też do ręki egzemplarze z końcową formą tego tekstu.
I drugi wniosek mój jest taki, aby uwzględnić w porządku obrad uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu Tatry. Również Państwo otrzymali papierowy egzemplarz, więc proszę Wysoką Radę o przyjęcie tych dwóch uchwał. Pan Radny Luberda. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie wiem dlaczego akurat dzisiaj przed samą sesją dostaliśmy wrzutkę projektu uchwały odnośnie wyboru delegatów do Kongresu Regionu Tatry. Ja przypomnę, że już ta uchwała, którą podjęliśmy kiedyś, która obowiązuje teraz, jest wskazanie delegatów w formie burmistrza miasta Nowy Targ i przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ, ktokolwiek by im nie był. I ta uchwała była, żeby był przedstawiciel i Urzędu Miasta, i przedstawiciel Rady Miasta. Natomiast w dzisiejszej propozycji, którą otrzymaliśmy od pana przewodniczącego, jest dwóch radnych. Dlatego nie wiem, skąd taka zmiana i po co ona jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, zmiana wynika z analizy kandydatów. Myślę, że propozycja, aby w imieniu Rady Miasta pojechał jeszcze pan Marcin Jagła jako przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Promocji, jest zasadna, dlatego że pan Marcin jest długoletnim urzędnikiem, który ma doświadczenie w promocji. Był również z wieloma wizytami u naszych południowych sąsiadów. Zna bardzo dobrze język słowacki, co miałem osobiście szansę zweryfikować podczas spotkania z przedstawicielami Kierzmarku na Jarmarku Podhalańskim. Więc myślę, że jego talenty, jego doświadczenie i też właśnie talent językowy są warte tego, aby wykorzystać w pracy w Euroregionie Tatry. Panie Czy ktoś z Państwa ma jeszcze? Tak, ja mam jeszcze pytanie. Dlaczego nie może być przedstawiciela Urzędu Miasta? Ja dodam, że w obecnej kadencji, która trwała, był przewodniczący, ja reprezentowałem Radę Miasta, natomiast pan burmistrz był w zarządzie Euroregionu Tatry i głównie te spotkania, które się odbywały, no to były wewnątrz po prostu razem z innymi wójtami oraz przedstawicielami Euroregionu. Dlaczego nie może być przedstawiciel Urzędu Miasta, żeby była taka pełna wiedza na tych spotkaniach? Ja myślę, że możemy przedyskutować tą kwestię podczas dyskusji nad uchwałą po wprowadzeniu jej do porządku obrad. Pan radny Tokarz. Dziękuję panie przewodniczący. W zasadzie chciałem powiedzieć to, co pan teraz powiedział, czyli oczywiście może być i oczywiście pan radny Luberda może zgłosić taką poprawkę i będziemy dyskutować i głosować na ten temat. Także zostawmy to już na odpowiedni punkt obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Pan radny Garbacz jeszcze chciał zabrać głos. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym teraz zabrać głos, dlatego że teraz jest początek obrad, w związku z powyższym ta nasza percepcja jest taka stuprocentowa, a myślę, że powinniśmy powiedzieć sobie o rzeczach ważnych. Pan przewodniczący wspomniał, że w okresie międzysesyjnym miało miejsce spotkanie burmistrza, zastępcy z przedstawicielami wszystkich klubów, a dokładnie mówiąc przewodniczącymi klubów oraz z panem, na którym rozmawialiśmy o szeregu inwestycji, które naszej ocenie są bardzo niezbędne. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim o jednej inwestycji, o tej związanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, a dokładnie mówiąc z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej tutaj na terenie Starego Miasta, ponieważ wiemy o tym, że wpłynęły liczne wnioski o przyłączenie tutaj mieszkańców z tego terenu miasta, który jest obarczony największym smogiem w naszym tutaj mieście. W związku z powyższym, jak gdyby jedynym uzasadnieniem, które było nam przedstawiane na jednej wcześniejszej komisji, była kwestia związana z ograniczeniem finansowania tego typu przedsięwzięcia. W związku z tym, że teraz udało się jakby wprowadzić do budżetu, znaczy nie udało się, ale jest taka możliwość wprowadzenia 4 milionów złotych, które wróciły tutaj z tej formy zabezpieczenia w Urzędzie Skarbowym, zaproponowaliśmy wszyscy tutaj ze strony klubów pana Macieja oraz mojego, aby wrócić do tematu tej inwestycji. To znaczy, żeby teraz jeszcze przed sezonem grzewczym spróbować zmaksymalizować liczbę podłączonych gospodarstw. W związku z powyższym, że wcześniej było uzasadnienie braku środków, teraz te środki się pojawiły, a jednocześnie jak gdyby jest ta
wola ze strony tutaj radnych, przynajmniej radnych, którzy siedzą tutaj w dwóch pierwszych rzędach, aby mieszkańców z tego terenu podłączyć, tak? Liczyliśmy, że w tym zakresie jak gdyby będzie pełna akceptacja. Tej akceptacji jakby nie było dla tego pomysłu, co mnie strasznie rozczarowało, nie ukrywam, ale nie o tym jeszcze chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć także o tym, że wychodząc z tego spotkania, które miało miejsce, które odbywało się w dobrej atmosferze, wyszedłem z przekonaniem, że zaczynamy widzieć potrzeby wzajemne i je koordynować. Zaczęliśmy rozmawiać o układzie komunikacyjnym, o gospodarce wodno-ściekowej, o innych elementach, w tym także o koncepcjach, które chcielibyśmy, aby były takim pewnym drogowskazem do działań, które będziemy robić w kolejnych latach, czy być może jeszcze nawet w najbliższej przyszłości. No i teraz ogromne rozczarowanie, że te wszystkie inwestycje, które są bardzo ważne dla naszego miasta, są na to środki, jest wola ich wykonania, ich spożytkowania na to, nie znalazły się w budżecie. Po prostu chciałem o tym powiedzieć, ale powiedzieć dlatego, że na Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska dowiedziałem się, że tak naprawdę od początku była opinia negatywna do wprowadzenia ich do budżetu. Jestem trochę tym zaskoczony. Ja wiem, że mamy różne priorytety. Wiem, że są być może różne, równie istotne inwestycje, które w przyszłości należałoby wykonać. Natomiast brak uwzględnienia tych, które możliwie szybko i możliwie w sposób bezpośredni wspomogą naszych mieszkańców i tą ochronę klimatu w naszym mieście, jest, uważam, po prostu błędne. Dziękuję. Chciałem tylko po prostu to powiedzieć, żebyście Państwo usłyszeli moje zdanie, z którym musimy się zmierzyć. Dziękuję. Zanim pan Maciej Tokarz będzie miał udzielony głos, ja chcę powiedzieć, że ja też z tego spotkania wyszedłem bardzo podbudowany i tu chciałem powiedzieć, że naprawdę atmosfera była bardzo konstruktywna, jak to się mówi w języku dyplomatycznym, i wydawało mi się, że znajdujemy zrozumienie w zakresie postulatów, w szczególności jeśli chodzi o dofinansowanie kwotą 1 miliona Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. A żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom, a żeby wyjść, można powiedzieć, z realizacją najważniejszego punktu wszystkich komitetów, a więc poprawą stanu jakości powietrza w centrum Nowego Targu. Jednym z narzędzi, jakie miasto Nowy Targ ma w tym celu, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. I proszę Państwa, z mojej perspektywy, jako człowieka o umyśle ścisłym, mamy problem, jakim jest zły stan powietrza, mamy narzędzia, jakim jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mamy pieniądze z tych 4 milionów, które udało się odnaleźć w Urzędzie Skarbowym, i mamy wolę Rady Miasta, aby te pieniądze przekazać i zrealizować inwestycje, no to nie mamy na co czekać, potrzebne jest tylko wykonanie tego przez burmistrza miasta. Ja również jestem rozczarowany, że nie znalazło się to w projekcie zmian w budżecie. Oprócz innych też punktów, które też stanowią o przyszłości Nowego Targu, jak chociażby koncepcja zagospodarowania brzegów Białego, Czarnego i Dunajca i kilku innych drobnych inwestycji, które ułatwiają mieszkańcom życie, i jednej dużej, czyli koncepcji zagospodarowania Zakopianki. Tutaj też wydaje mi się, i nie tylko mi, że powinniśmy wyjść z inicjatywą, opracować koncepcję otwarcia Starej Zakopianki dla mieszkańców w sposób całościowy. I dlatego była propozycja przekazania 200 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji, kompleksowej koncepcji zagospodarowania Starej Zakopianki. I to również też nie zostało uwzględnione w projekcie uchwały. Oczywiście ja rozumiem, że jest tam próba w wydziale zrobienia tego własnymi siłami, ale chcieliśmy to wzmocnić, bo wiemy, że wydziały miasta, wydziały Urzędu Miasta są obciążone pracą, więc taka koncepcja zlecona na zewnątrz ulżyłaby wydziałowi i pozwoliłaby też spojrzeć jakby z innej perspektywy na problem. I temu celowi też miała służyć właśnie te 200 tysięcy złotych. Pan Maciej Tokarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym uzupełnić to, co mówił pan radny Garbacz a propos przyłączy do sieci ciepłowniczej.
Cała ta historia zaczęła się w czerwcu tego roku na Komisji Inwestycji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, kiedy to opiniowaliśmy uchwałę o przekazaniu wkładu pieniężnego do spółki MPEC w wysokości, jeżeli dobrze pamiętam, około 500 000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłączy, czyli rozbudowaniu sieci ciepłowniczej na ulicy Sokoła. Było sporo kontrowersji a propos tamtej uchwały, gdyż były podnoszone głosy, że to jest spłata długów wyborczych pana burmistrza. Natomiast mieszkańcy z ulicy Kolejowej, którzy od 2017 roku mieli obiecywane, że będą przyłączeni do sieci ciepłowniczej, zostali pominięci, a koncepcja się zmieniła, żeby ta sieć była rozwijana w kierunku ulicy Sokoła. Tutaj trzeba przybliżyć tą sytuację mieszkańców ulicy Kolejowej, gdyż od 2017 roku widziałem dokumentację, korespondencję z Urzędem Miasta, z MPC-em, jaka była prowadzona przez tych mieszkańców. Co roku mieli obiecywane, że już w przyszłym roku będą podłączeni do sieci ciepłowniczej. Trwało to do 2024 roku. Co roku byli zapewniani, że tak, tak, już w przyszłym roku będą podłączeni. W 2024 roku dostali informację, że nie jest planowane na tę chwilę podłączenie ulicy Kolejowej. Znaleźli się ci mieszkańcy w bardzo trudnej sytuacji ze względu na to, że zwlekali z wymianą pieców na węgiel, dlatego że myśleli, mieli te zapewnienia, że będą podłączeni do sieci ciepłowniczej. Pan prezes Rater na tej komisji przyznał, że zwodził tych mieszkańców. Bardzo szczerze zdobył się na dużą szczerość, tak? No to akurat należy uszanować, że zwodził, tak rzeczywiście, że mają prawo czuć się oszukani. Wtedy też ostatecznie zdecydowaliśmy pozytywnie zaopiniować i Rada zdecydowała o przekazaniu tych środków do MPC-u. Natomiast wyraźnie był wtedy wniosek komisji przegłosowany, i to był warunek przekazania tych środków, że jeszcze w tym roku, jak pojawią się pieniądze, przekażemy dodatkowe środki na to, żeby tych mieszkańców ulicy Kolejowej do tej sieci ciepłowniczej podłączyć i ratować w ten sposób wiarygodność miasta de facto, i no, tego wymagała elementarna sprawiedliwość. Wobec tego na tym spotkaniu z panem burmistrzem był to jeden z głównych punktów. Oprócz tych innych zadań, o których wspomniał pan przewodniczący, również bardzo celowych, które należałoby już rozpocząć w tym roku budżetowym. Natomiast to był taki warunek sine qua non, tak? Było jasno powiedziane, że bez tego nie wyobrażamy sobie tutaj dokonywania zmian w budżecie, że chcemy ten punkt, tak jak żeśmy się zobowiązali wtedy w czerwcu, wprowadzić do budżetu i uczynić zadość po prostu tej sprawiedliwości wobec tych mieszkańców ulicy Kolejowej. No i tak jak wspomnieliście panowie radni, na tym spotkaniu wydawało się, że jest duże zrozumienie dla tych naszych argumentów. No i z dużym rozczarowaniem wszyscy przyjęliśmy ten projekt uchwały zmieniającej budżet, gdzie nie znalazł się żaden z naszych postulatów, a przede wszystkim w szczególności nie znalazł się ten postulat dotyczący wprowadzenia do budżetu środków odzyskanych z Urzędu Skarbowego i przeznaczenie ich no, w niewielkiej części, tak, w 1/4. Na właśnie na te przyłącza do MPC-u, a jednocześnie znalazło się coś zupełnie innego, o czym nawet radni z Komisji Budżetowej nie zostali poinformowani, co wyszło dopiero w zasadzie na Komisji Inwestycji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, że w tym projekcie zmiany uchwały budżetowej znajduje się punkt dotyczący pożyczki dla nowotarskiej telewizji kablowej w wysokości 300 tysięcy złotych. Zapytaliśmy się, na co te pieniądze mają być przeznaczone, no to pan burmistrz nam powiedział, że na inwestycje. Ale jak pytaliśmy, jakie inwestycje, to pan burmistrz powiedział, że nie może nam powiedzieć, bo to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Wobec tego żaden z naszych punktów nie został uwzględniony, a zostały wprowadzone i tak jak przez wielu radnych to odebrało, miały być przemycone punkty, które nie były uzgadniane z radnymi. Dziękuję. Pan Wojciech Krauzowicz z wnioskiem formalnym. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w związku z informacjami, które tutaj przedstawiają radni, pan radny Garbacz i pan radny Tokarz, składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad
punktu 11e, czyli zmian uchwały budżetowej na rok 2024 oraz zmian w budżecie miasta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Pan burmistrz. Szanowni Państwo, nie będę się tutaj odnosił, ponieważ widać, że to no przygotowana taka przygrywka pod ten wniosek o zdjęcie punktu dotyczący zmian w budżecie. Na początku duża percepcja i myślę, że też największa publika, żeby to odegrać. Powiedziałem tak, że MPEC przygotowywuje teraz przetarg na przyłączenie ulicy Kolejowej i ten milion nic by nie zmienił ani nie przyspieszył w harmonogramie prac MPEC-u. Ludzie, którzy składali wnioski, nie wiem, pan prezes dotrze na sesję, można go wypytać. Natomiast no myślę, że to jest zbyt jakby tutaj teraz chybiony argument za tym, żeby zdejmować z porządku obrad uchwałę dotyczącą zmian w budżecie, gdzie, w której zawarte są środki dla sportowców, czyli myślę wsparcie klubu piłkarskiego, wsparcie klubu hokejowego, środki na dodatki dla pracowników z chatki, dotacja dla Kościoła Świętej Katarzyny. Nie wystarczy zdjąć jednej uchwały, bo ta uchwała jest powiązana z innymi uchwałami dotyczącymi, to jest zmiana WPF-u, zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu, bo to, że mamy 4 miliony, ale cały czas mamy budżet deficytowy i trzeba zaciągnąć dla realizacji uchwały budżetowej do 15 milionów złotych kredytu, jak również uchwały o udzieleniu dotacji dla parafii Świętej Katarzyny z pozyskanych na ten cel środków z programu Polski Ład. Dlatego ja bym proponował, żeby jednak dyskusję na temat zmian w budżetach w punkcie, kiedy tak jak tutaj państwo zaplanowali w porządku obrad, żeby ona się odbyła. Ja się wtedy odniosę do tego też jakby do poszczególnych punktów. Jak również powiem, że na Komisji Budżetowej szczegółowo też wyjaśniałem później na Komisji Inwestycji, dlaczego te zmiany w budżecie się nie znalazły. I jeszcze jeden szczegół. W momencie, kiedy było spotkanie szefów klubów, na które panowie się tutaj powołujecie, to uchwała czy projekt uchwały o zmianach w budżecie była już przygotowana. Ja zwracałem na to uwagę, że ona już wtedy była gotowa, więc nie jest to, że nie wprowadziłem po tym spotkaniu, bo ona już w tym momencie była tak przygotowana przez panią Skarbnik, jak jest. I te postulaty państwa ja oczywiście przyjmuję do realizacji. Mówiłem, w jakim trybie będą realizowane w odniesieniu do możliwości też, kadrowych urzędu. Natomiast no, mówicie państwo o współpracy, a teraz w formie, nie wiem, kary chcecie mnie wykluczyć z delegatów na zjazd Związku Euroregion Tatry, więc taka to jest wasza współpraca. Dziękuję bardzo. Pan Bartłomiej Garbarz, ad vocem. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja pozwolę się odnieść, panie burmistrzu, ponieważ, jak powiedziałem, pan określił to jako przygrywkę, a ja określam w takim razie tamto nasze spotkanie jako spotkanie pozornym. Nie wiem po co. Po prostu szkoda było wtedy siedzieć i rozmawiać i szukać porozumienia, skoro tak naprawdę ono było wiadomo, że go nie znajdziemy. No tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Ja ze swojej strony, panie burmistrzu, mam taką uwagę. Jest coś takiego jak autopoprawka do projektu. Ja mam tutaj dwie autopoprawki. Jedną do projektu właśnie o zmianach w budżecie miasta, a drugą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Wydaje mi się, że nie było żadnych przeszkód, ażeby postulaty, o których mówiliśmy od półtora tygodnia, a postulat MPC-u był zgłoszony do pani skarbnik jeszcze dwa tygodnie temu, w formie autopoprawki były dołączone do budżetu. Tak, proszę bardzo. Ad vocem, panie przewodniczący, powiedziałem, że MPEC realizuje. Nie mamy nadwyżki budżetowej, żeby, jeżeli MPEC przygotowuje inwestycje podłączenia mieszkańców ulicy Kolejowej, gdzie jest bodajże 6 kopciuchów do likwidacji, to nie jest też jakby tak, że cała ulica tam kopci, bo część mieszkańców ma inne ekologiczne źródła ogrzewania, którzy chcą się przyłączyć do MPEC-u. Dlatego to jest po pierwsze i tak będzie ta inwestycja zrealizowana. Natomiast 27 września w tym tygodniu mamy otwarcie przetargu na budowę sieci geotermalnej, magistrali geotermalnej do naszego miasta, gdzie no niestety trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie znaleźć pieniądze dodatkowe, które nie są na dzień dzisiejszy w WPF-ie zabezpieczone. Nie wiem, jaki będzie wynik tego przetargu, jest to przed nami.
Dlatego bym tutaj, no wiadomo, że z tymi proekologicznymi działaniami zaczekał jeszcze z oceną do rozstrzygnięcia tego przetargu i do tego faktu, przed którym staniemy po otwarciu ofert i ich weryfikacji w tym przetargu. Powiedziałem też, że zadania, które Państwo zgłosiliście, wezmę do weryfikacji, przedyskutuję z kierownikami odpowiednich komórek i w pewnym trybie są realizowane, czy będą realizowane. Wprowadzanie ich autopoprawką do budżetu, gdzie mamy koniec września, sprawa, tak jak powiedziałem, przykładowo Harcówki, nie ma dokumentacji, trzeba pierwsze wykonać dokumentację, będzie to trwało, nie wiem, parę tygodni może. Czy trzeba będzie pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie zrobić? Też tego na dzisiaj nie wiemy, bo nie wiemy, jaki będzie zakres interwencji czy robót w tym. Więc wprowadzanie 200 tysięcy do budżetu, a później będziecie Państwo rozliczać z niewykonania, bo fizycznie się nie dało tego wykonać do końca roku, uważam po prostu za niecelowe w tym momencie. To tak na przykład. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Tokarz. Odnośnie geotermii to chciałbym zauważyć, że na razie jest robiony tam tylko odwiert badawczy, tak, jeśli chodzi o odwiert produkcyjny, czy też drugi odwiert chłonny, bo wiadomo, że potrzebne są zawsze dwa, żeby to wszystko działało. Woda jest tłoczona później pod ziemię. Nie ma żadnego finansowania w tym momencie i te dwa odwierty nie wiadomo, kiedy będą realizowane. Także to jest odległa przyszłość. Natomiast ci mieszkańcy, którzy zostaną podłączeni do sieci ciepłowniczej, to celowo będą również korzystać z geotermii, kiedy ona do nowego targu dojdzie. Natomiast zarówno w czerwcu, jak i później było mówione, że MPEC nie może realizować przyłączy, dlatego że nie ma na to środków. I dlatego środki te przekazywaliśmy w czerwcu i dlatego też wtedy zobowiązaliśmy się, że kolejną transzę środków przeznaczymy w najbliższym czasie, kiedy pojawi się taka możliwość. Nie jest prawdą, że cokolwiek zostało wyjaśnione na którejś z komisji. Po pierwsze, tak jak wspominałem wcześniej, część tutaj zmian, które są wprowadzane do budżetu, w ogóle została zatajona przed radnymi. Natomiast pozostałe zmiany, te, które my chcieliśmy wprowadzić, no, nie było żadnych konkretnych wyjaśnień. Tak? To było po prostu, że a za późno, a to, a tamto. Przecież żeby ogłosić przetarg na dokumentację projektową, to nie było tylko dla zaadaptowania OSP pod Harcówkę, tylko kilka tam projektów, żeby mieć chociaż dokumentację i na wiosnę móc realizować roboty budowlane. No to żeby ogłosić przetarg na sporządzenie takiej dokumentacji, to trzeba mieć środki zabezpieczone w budżecie, dlatego chcieliśmy te środki wprowadzać, żeby pan burmistrz mógł ogłosić przetarg na sporządzenie tej dokumentacji projektowej. To jest oczywiste, tak? Więc jeśli dokumentacja nie będzie sporządzona do końca roku, to albo to będzie w zobowiązaniach niewygasłych, albo to będzie po prostu przesunięte na przyszły rok budżetowy. Natomiast bez tego się tego przetargu ogłosić nie da. Nie dostaliśmy też wyjaśnienia, dlaczego i z jakiego powodu nie zostały wprowadzone środki do budżetu, te, które odzyskaliśmy od Urzędu Skarbowego. Chyba tylko po to, żeby nie móc nimi zadysponować na te cele, które zgłaszaliśmy. Dziękuję bardzo. Ja mam, proszę Państwa, jeszcze jeden wniosek formalny dotyczący porządku obrad, mianowicie o przesunięcie punktu P, punkt 11P, zmiany uchwały w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu na początek, to jest przed uchwałą, uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowotarg 16. Pan Maciej Tokarz jeszcze. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli chodzi o hokej, na który pan burmistrz się powołuje, to mówiliśmy już miesiąc temu, że pan burmistrz ma do dyspozycji pieniądze i mógł klub hokejowy wesprzeć, tak jak to jest w planach, podpisując umowę sponsorską na promocję miasta już dawno temu. Może chociażby rozwiązać rezerwę celową. Tą rezerwę, no jest koniec roku, to może nie być potrzeby, ale zawsze możemy uzupełnić. Także w każdej chwili te pieniądze mogły zostać przekazane. Nie tylko na ten cel, na różne cele. Pan burmistrz dysponuje środkami, które są do jego wyłącznej dyspozycji i co najpilniejsze może samodzielnie realizować. Natomiast w kwestii tych zmian, które chcemy, żeby były wprowadzone do budżetu,
Jeśli pan burmistrz przygotuje te odpowiednie poprawki do tej uchwały, która została zaprezentowana, może zwołać sesję nadzwyczajną i uchwalimy te zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Też podtrzymuję to, co pan Maciej Tokarz powiedział. Jesteśmy w stanie zwołać sesję nadzwyczajną i przegłosować zmiany w budżecie, które będą uwzględniały postulaty klubów Nowy Targ dla Mieszkańców i Razem Nowy Targ. Jeśli nie ma więcej głosów, wniosków, to proszę państwa, przechodzimy do głosowania wniosków formalnych do porządku obrad i za kolejnością. Pierwszy wniosek formalny jest o dopisanie do porządku obrad uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta. To jest w zakresie Laplai. Kto z państwa jest za tym, aby tą uchwałę włączyć do porządku obrad, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek formalny o dopisanie do porządku obrad wspomnianej uchwały. Teraz drugi wniosek formalny o dołączenie do porządku obrad uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka ZO w Nowym Targu. Kto z państwa jest za tym, aby uchwałę włączyć do porządku obrad, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek formalny o dołączenie przedmiotowej uchwały do porządku obrad. I teraz trzy wnioski. Moje jako przewodniczącego Rady. Pierwszy to jest przyjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu Tatry. Kto z państwa jest za włączeniem tego do porządku obrad? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek formalny o włączenie tej uchwały. I proszę państwa, przedostatni mój wniosek to jest uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego poparcie dla działań Akademii Nauk stosowanych w Nowym Targu w zakresie podnoszenia jakości kształcenia na kierunku lekarskim. Kto z państwa jest za tym, aby tą uchwałę przyjąć do porządku obrad, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością 20 głosów przyjęła wniosek. I proszę państwa, jeszcze zmiana porządku obrad, czyli przeniesienie punktu 11p na początek, czyli jako punkt A. Kto z państwa jest za takim wnioskiem, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk, jak tylko głosowanie będzie dostępne. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością 12 głosów przyjęła przedmiotowy wniosek. Proszę teraz o przenumerowanie. A jeszcze przepraszam bardzo, wniosek pana Wojciecha Krauzowicza o zdjęcie uchwały. To jest punkt E w oryginalnym porządku obrad, czyli zdjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok oraz zmian w budżecie miasta. Kto z państwa jest za tym, aby zdjąć ten porządek z obrad, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością 11 głosów zdjęła przedmiotową uchwałę z porządku obrad. Panie przewodniczący, mogę zabrać głos? Proszę bardzo. Jeżeli ściągacie tą uchwałę z porządku obrad, to należy ściągnąć również WPF oraz kredyt. One są ze sobą powiązane. Dobrze. Pan Maciej Tokarz? No to chyba w jakimś trybie formalnym powinien taki wniosek. No powinien, tak, powinien taki formalny tryb. Ktoś z państwa radnych chce zgłosić taki wniosek, aby ściągnąć WPF i kredyt?
Nie widzę, nie słyszę. Czy już udało się ponumerować? Już momencik, przerwa techniczna.
Wznawiam obrady po przerwie. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do przegłosowania całego porządku obrad. Jest wyświetlony na ekranie. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad na dzisiejszą sesję, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad po zmianach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, od ostatniej zwyczajnej sesji odbyły się jeszcze dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta. I z ostatniej zwyczajnej sesji oraz z tych dwóch nadzwyczajnych sesji został sporządzony protokół. Mieliście Państwo szansę się z nim zapoznać. Do tych protokołów trzech nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z czym przystępujemy do punktu 3, 4 i 5. Kto z Państwa jest za tym, aby przyjąć protokół z czwartej sesji Rady Miasta, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła przedmiotowy protokół. Kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu z piątej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła ten protokół. I ostatni protokół to jest protokół z szóstej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że trzeci raz dzisiaj jednogłośnie Rada przyjęła uchwałę o przyjęciu protokołu. Szanowni Państwo, teraz myślę bardzo miły punkt obrad. Pan Grzegorz Luberda, radny miasta, były przewodniczący, ufundował nagrody dla najlepszych uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki ukończenia szkoły podstawowej. Pan radny zgłosił się do mnie z wnioskiem, aby kontynuować tą nagrodę. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i myślę, że jak najbardziej trzeba nagradzać tych, którzy się dobrze uczą, ponieważ trud należy doceniać, wysiłek należy doceniać. I oczywiście gratyfikacja jest w postaci dostania się do wybranej szkoły średniej, w postaci pochwały od rodziców, ale myślę, że my jako społeczność nowotarska też powinniśmy zauważać sukcesy bądź co bądź wychowanków szkół, które są utrzymywane, można powiedzieć, bezpośrednio z podatków nowotarżan i zależy nam na tym, aby jakość kształcenia w nowotarskich szkołach podstawowych była wysoka, a więc nagroda jak najbardziej się należy i proszę o zabranie głosu przez pana radnego Grzegorza Luberdę. Wysoka Rado, panie przewodniczący, bardzo serdecznie dzisiaj witamy na sesji uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty w swoich szkołach. W tym roku 6 szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Witam serdecznie również ich opiekunów i rodziców. Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony w dniach od 14 do 16 maja 2024 roku. W Nowym Targu do egzaminu przystąpiło 165 uczniów z 6 szkół podstawowych. Uczniowie zdają egzamin w formie pisemnej i składa się z 3 obowiązkowych części. Język polski, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wyniki z egzaminu przedstawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w formie procentowej dla każdego z 3 bloków egzaminacyjnych. Uzyskane wyniki są podstawą przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. Szanowni Państwo, teraz będę wyczytywał najlepszych uczniów z każdej szkoły podstawowej. Zapraszamy ich na środek i bardzo proszę, wynagrodźmy ich brawami. Szkoła podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Nowym Targu. Pan Kornel Augustyński, język polski 96%, matematyka 96%, język angielski 98%.
Pan Kornel Augustyński napisał najlepiej egzaminy w Nowym Targu, średnia 96,66. Kolejny uczeń, Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Jana Pawła II w Nowym Targu, to jest na Kowańcu, pan Krzysztof Kulik. Język polski 67%, matematyka 88%, język angielski 98%. Kolejny uczeń, Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu, to jest na Niwie. Pan Sebastian Parda, język polski 78%, matematyka 92%, język angielski 100%, średnia 90%. Kolejny uczeń, Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. Pani Maja Nycz, język polski 91%, matematyka 88%, język angielski 96%, łącznie średnia 91,67%. Zapraszam. Kolejny uczeń, Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Józefa Rajskiego, burmistrza miasta Nowego Targu w Nowym Targu. To jest rejon osiedla Bór i na Skarpie. Maksymilian Szlachtowski. Język polski 78%, matematyka 84%, język angielski 98%, średnia 87%. I ostatnia szkoła, podstawa numer 11 imienia żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu. Pani Karolina Iskrzycka, język polski 84%, matematyka 88%, język angielski 100%, średnia 90,7%. Zapraszamy panią Karolinę. Zapraszam również pana burmistrza do wręczenia nagród. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Trzy minuty przerwy. Myślę, że nie będziemy trzymać ani rodziców, ani uczniów zbyt długo tutaj. Życzymy sukcesów i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś jeszcze. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po krótkiej przerwie. Zapraszam teraz pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Niezmiennie przypominam, że sprawozdanie powinno być krótkie, treściwe. 20 minut, panie burmistrzu, zapraszam.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedkładam sprawozdanie za okres od 23 lipca do 23 września. No obejmuje dwa miesiące, więc no będzie ciężko wszystko odczytać w ciągu tych 20 minut. To może 25. Postaram się pokrótce przedstawić najważniejsze tutaj fakty. Sporządzone sprawozdania budżetowe na według stanu na dzień 31 sierpnia są opublikowane i również do zapoznania na stronie internetowej. W tym czasie podjęto 13 zarządzeń w zakresie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 2 085 905 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, zadania własne i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Z zakresu Wydziału Funduszy Pomocowych Inwestycji dokonano odbioru robót budowlanych następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów NZPS etap drugi. Tutaj wykonawcą była firma Astex. Za skala koszt inwestycji zamknął się kwotą 3 696 000 zł. Także odebrano budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym i przyłączami kanalizacyjnymi na osiedlu Niwa Zachodnia. Wykonawcą była firma pana Piotra Mrugały. Koszt inwestycji wyniósł 2 069 228 zł. Obydwa te zadania były dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja druga. Zakończono też budowę kanalizacji deszczowej na terenie byłego NZPS-u i tutaj wykonawcą była firma Astex. Koszt robót to prawie 70 tysięcy złotych, a także odebrano wymianę nawierzchni boiska sportowego przy szkole podstawowej numer 1 w Nowym Targu, gdzie wykonawcą była firma Sona pana Omelaka z Lipnicy Wielkiej. Koszt 252 603 zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa w kwocie 102 730 zł. Odebrano też inne zadania w jednostkach oświatowych, to jest remont sanitariatów w szkole podstawowej numer 1. Wykonawcą był pan Mariusz Lubiński, firma Mako and Pako ze Spytkowic. Koszt inwestycji 474 tysiące złotych. Również ten sam wykonawca był, wykonywał remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 11. Tam koszt inwestycji 576 351 zł. Wykonano także modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ulicy Ustronie w Nowym Targu, odcinek trzeci. Jest to kolejny etap tej prac modernizacji tej drogi. Wykonawcą była firma pana Jana Adamczyka z Lasku. Koszt inwestycji 128 665 zł. I na to było dofinansowanie ze środków województwa małopolskiego w wysokości 64 327 zł. W trakcie realizacji jest wykonana budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta w zakresie odwodnienia i remontu sieci wodociągowej w ulicy Grel. To jest też jeszcze zadanie finansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Trwa także budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, a także przebudowa drogi gminnej ulicy Podtatrzańskiej. To zadanie jest dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 1 221 000 zł. W ostatnim czasie złożyliśmy kolejne wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych i to jest dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: na rozbudowę drogi gminnej ulicy Stawiska, na przebudowę drogi gminnej ulicy Świętej Doroty. I to wnioski trafiły do programu w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także złożyliśmy wniosek do programu Aktywny Maluch na utworzenie żłobka w Nowym Targu. Według stanu na dzień dzisiejszy mamy od początku roku 15 wniosków mieszkańców o refundację wydatków za wykonany przyłącz gazowy na kwotę nieco ponad 50 tysięcy złotych. W zakresie Wydziału Rozwoju Urbanistyki do 11 września można było składać wnioski do zmiany miejscowego planu Nowy Targ 12. To jest plan obejmujący okolice ulicy Spokojnej, Solidarności, Wojska Polskiego i w tym czasie wyznaczonym wpłynęły dwa wnioski. 19 września upłynął wydłużony z powodu zmiany uchwały intencyjnej termin na składanie wniosków do zmiany
planu miejscowego Nowy Targ 24 dział. Trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu audytu krajobrazowego dla województwa małopolskiego. Wyłożenie to trwa do 25 września i w tym też terminie można składać uwagi do projektu tego audytu. Dokument sporządza Zarząd Województwa Małopolskiego. Szczegóły dotyczące wyłożenia dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego oraz na dedykowanej stronie www.audytkrajobrazowy.małopolska.pl. Ten audyt to jedno z narzędzi o charakterze prawnym, które mogą mieć wpływ na kształtowanie krajobrazu Małopolski. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu należy do samorządu województwa, a ma on na celu scharakteryzowanie obszaru województwa i wskazanie tych krajobrazów, które są szczególnie cenne. Audyt zawiera szereg wniosków i rekomendacji, które mają wyłącznie charakter wytycznych dla przyszłych planów zagospodarowania. Obszar Nowego Targu w części zurbanizowanej objęty jest prawie w całości planami miejscowymi, a ich ustalenia uwzględniają potrzeby ochrony nowotarskiego krajobrazu. Te fragmenty miasta, na obszarze których wyznaczono w oparciu o obiektywne przesłanki krajobrazy priorytetowe, objęte są już planami miejscowymi lub nie są terenami inwestycyjnymi, jak na przykład rezerwat Bór na Czerwonym czy obszary lasów w północnej części miasta położone w obrębie otuliny Gorczańskiego Parku Narodowego, w tym w obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska. Tym niemniej, chociaż w małym zakresie jakby te audyty priorytetowe dotyczą naszego miasta, sam projekt uchwały wojewódzkiej budzi duże emocje, zwłaszcza wśród mieszkańców i władz gmin, też powiatu nowotarskiego, i stąd jest bardzo istotne, także starostwo powiatowe zwróciło się z takim apelem o rozpropagowanie tej informacji, że jeszcze pozostały niewiele czasu, ażeby pewne uwagi złożyć do tego dokumentu, który później będzie musiał być uwzględniany przy uchwalaniu czy też zmianach planów miejscowych na terenie gmin objętych tym programem. W zakresie zamówień publicznych ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji budowy geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ. Wyznaczono termin składania ofert na 27 września bieżącego roku. Ogłoszono też przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w sezonie 2024-2025. Termin składania ofert 3 października tego roku. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego miasta Nowy Targ oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez pana Jarosława Osiadacza, działającego pod firmą Innowa z Wrocławia, z ceną wykonania wynoszącą 152 520 zł brutto, z którym w dniu 14 sierpnia podpisano umowę. Rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontów brukarskich na drogach gminnych. W tym roku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez panią Małgorzatę Gaustrzęp, firma usługowo-budowlana z Zakopanego. Cena zamówienia 359 700, z którą też 14 sierpnia podpisano umowę. Rozstrzygnięto też postępowanie w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa ulicy Partyzantów w Nowym Targu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez pana Krystiana Węgrzyna, KW Projekt z Nowego Targu, z ceną 244 770 zł, z którym w dniu 7 sierpnia podpisałem umowę. Powtórnie ogłoszono, a następnie rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont elewacji XIX-wiecznego budynku ratusza w Nowym Targu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez przedsiębiorstwo wielobranżowe Gut Wierchowy z Poronina. Cena 639 296 zł, z którą na dzień 24 września planuje się podpisanie umowy. Powtórnie ogłoszono oraz unieważniono postępowanie, w której podstawą na wykonanie przebudowy parteru budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu w celu zapewnienia dostępności, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie remontu ulicy Grel. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Tatr Invest Spółka z o.o. z Krakowa z ceną wykonania 357 991 zł. Ogłoszono i unieważniono zapytanie na wymianę słupów oświetlenia ulicznego w Nowym Targu,
ponieważ nie złożono żadnej oferty. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w dniu 28 sierpnia podpisano umowę na wykonanie remontu części pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w zakresie malowania pomieszczeń. Wykonawcą jest firma pana Kołacza z nowego targu, cena 160 304 zł. Ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę kanalizacji, fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Świętej Kingi, termin składania ofert 30 września. Tak samo zapytanie ofertowe na budowę miejsc postojowych w rejonie Nowego Cmentarza, termin składania ofert też 30 września. Ogłoszono zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Termin składania ofert również 30 września bieżącego roku. W zakresie drogownictwa i transportu dokonano odbioru końcowego zadania remontu istniejącego parkingu przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Nowym Targu, gdzie dokonano wymiany zniszczonego krawężnika. Nawierzchnię asfaltową wymieniono, jak również wykonano remont kanalizacji deszczowej i na koniec oznakowanie popionowe, poziome i regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawcą była firma handlowo-usługowa Caltrans z Szaflar, a koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim 419 281 zł. Dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą remont drogi gminnej ulica Podhalańska w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zlecono też wykonanie dokumentacji na likwidację stanu alarmowego obiektu mostowego Kotlina 2 nad potokiem Kowaniec. Tutaj wykonawcą dokumentacji jest pracownia inżynierii drogowej Piotra Kowalczyka. W sierpniu wyłoniono wykonawcę oczyszczania rowów odwadniających przy drogach miejskich. Tutaj wykonawcą jest firma pana Andrzeja Gila ze Skrzypnego. Na skrzyżowaniu osiedla, ulic osiedla Tetmajera i ulicy Marii Pajerskiej wprowadzono stałą organizację ruchu w postaci oznakowania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu i zamontowaniu lustra drogowego. To w związku z już obserwowanym wzmożonym ruchem w tym rejonie. Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu usuwanie porzuconych pojazdów z dróg gminnych. Od początku roku odholowanych zostało 12 samochodów. Zostały zgłoszone już kolejne 3 samochody do odholowania. Oprócz tego w 2 przypadkach właściciele zabrali sami pojazdy. W 10 przypadkach zgłoszenia dotyczyły terenów prywatnych poza drogami publicznymi, gdzie zwrócono się do właścicieli terenów o usunięcie przedmiotowych pojazdów. Natomiast w 2 przypadkach w związku z tym, że samochody znajdowały się przy drogach powiatowych na ulicy Szaflarskiej i ulicy Waksmunckiej, sprawy te przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg. Trwają, można powiedzieć, cały czas prace przy bieżących remontach ulic, placów, mostów na terenie naszego miasta według też zgłoszeń. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wykonano m.in. na osiedlu Bereki, osiedlu Buflak, na Kokoszkowie i na osiedlu Oleksówki. Wykonawcą tych remontów, przypomnę, jest firma Caltrans, spółka jawna z Szaflar. Trwają też remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej, gdzie wykonawcą jest firma pana Adamczyka z Lasku. W zakresie gospodarki odpadami informuję, że w ramach programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz środków własnych pochodzących z budżetu miasta zakupionych zostało 100 sztuk kompostowników, które trafią do mieszkańców miasta. Wniosek o użyczenie przydomowego kompostownika może złożyć właściciel nieruchomości z terenu miasta w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nabór wniosków trwa od 9 do 30 września. Umowa użyczenia kompostownika będzie obowiązywała na okres 36 miesięcy. Później kompostownik stanie się własnością właściciela nieruchomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu albo bezpośrednio w referacie do spraw gospodarki odpadami. Jak co roku referat do spraw gospodarki odpadami wraz z Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu oraz Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców do udziału w jesiennej akcji sprzątania miasta. W celu ustalenia szczegółów pobrania worków, rękawiczek, ustalenia miejsc gromadzenia odpadów należy kontaktować się z referatem. Akcja będzie trwała do końca października. Należy mieć tu na uwadze, że regularne organizowanie takich akcji
przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i sprzyja integracji społeczności lokalnych celem wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. W zakresie gospodarki komunalnej od ostatniej sesji zwyczajnej pracownicy referatu przeprowadzili 23 kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym dwie kontrole interwencyjne. Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim sposób pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto przeprowadzono dwie kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalniach ścieków. W okresie międzysesyjnym zakończono też jedno postępowanie dotyczące zgłoszenia zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, do którego to został wniesiony sprzeciw w zakresie niespełnienia przez tą oczyszczalnię wymogów wynikających z przepisów prawa. Zakończono też dwa postępowania, których wynikiem było wydanie decyzji nakazującej właścicielom przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a także cztery postępowania w sprawie magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta na rok 2024 w okresie międzysesyjnym wydano 7 skierowań na zabiegi kastracji lub sterylizacji wolnożyjących kotów bądź zwierząt właścicielskim. Wciąż istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie takich zabiegów na podstawie umów zawartych z lekarzami weterynarii. Udzielono też opieki weterynaryjnej 5 zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. W zakresie ochrony środowiska pracownicy referatu w ramach posiadanych kompetencji przeprowadzili od ostatniej sesji 112 kontroli palenisk na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta, w tym 102 kontrole planowe i 10 interwencyjnych. W ramach prowadzonych przez nasz samorząd programów dotacyjnych ze środków budżetowych w okresie od 22 lipca podpisałem z mieszkańcami 20 umów na dofinansowanie wymian starych kotłów centralnego ogrzewania. Wartość dofinansowań wynikająca z tych umów opiewa na kwotę 140 tysięcy złotych. Każdorazowo przy udzielaniu dofinansowania do modernizacji źródła ogrzewania pracownicy referatu weryfikują także gospodarkę ściekową oraz gospodarkę odpadami na nieruchomościach objętych dofinansowaniem. Sprawdzają także wpis nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynku. Zachęcam Państwa do korzystania z programów dotacyjnych na wymianę starych kopciuchów prowadzonych przez nasz samorząd. Zainteresowanych zapraszam do referatu do spraw ochrony środowiska, gdzie pracownicy przekażą szczegółowe informacje, jak skorzystać z przedmiotowego wsparcia finansowego. Miasto Nowy Targ w ramach podpisanej w dniu 31 maja umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie. W okresie międzysesyjnym w ramach programu podpisałem z mieszkańcami 3 umowy dotacji na łączną kwotę ponad 79 tysięcy złotych. Budżet programu wynosi 837 tysięcy złotych. Możliwość składania wniosków o dofinansowanie mają beneficjenci posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności oraz małe wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali zlokalizowane na terenie miasta. Celem programu jest wymiana starych kotłów opalanych paliwami stałymi na nowe ekologiczne źródła ogrzewania, a także poprawa efektywności energetycznej w tych lokalach mieszkalnych. Zachęcam Państwa do korzystania z przedmiotowego programu. W urzędzie prowadzony jest również punkt informacyjno-promocyjny programu rządowego Czyste Powietrze. Pracownik referatu przekazuje mieszkańcom szczegółowe informacje na temat programu oraz wspomaga mieszkańców przy wypełnianiu wniosków o dotacje. W okresie od 22 lipca w punkcie konsultacyjnym obsłużono 40 osób. Zachęcam do korzystania z tego rządowego programu, w którym można uzyskać dotacje nawet do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z funkcjonowaniem centralnej ewidencji emisyjności budynków w okresie międzysesyjnym pracownicy referatu na bieżąco pomagali mieszkańcom wypełniać aktualizację deklaracji oraz dla wszystkich zainteresowanych generowali z bazy potwierdzenia. W okresie międzysesyjnym zostało złożonych i pozytywnie rozpatrzonych 5 wniosków o dofinansowanie odbioru i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Na ten rok lista odbiorów jest już zamknięta. Wnioski były przyjmowane do końca sierpnia, a obecnie trwa sukcesywny odbiór odpadów przez uprawnioną firmę. Akcja ma zakończyć się do końca października. Wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi posiadających materiały zawierające azbest
Zapraszam do składania wniosków w nowym roku budżetowym w ramach cyklicznej akcji zbiórki azbestu z terenu naszego miasta. Pracownicy referatu dokonali odbioru nasadzeń zastępczych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta. Zgodnie z wydanymi decyzjami odebrano 101 sztuk nasadzonych drzew z gatunku klon, brzoza, sosna i świerk pospolity. W zakresie oświaty w dniu 2 września uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny. Nowotarskie placówki oświatowe są przygotowane do podjęcia pracy po wakacyjnej przerwie. W tym roku szkolnym w szkołach podstawowych uczyć się będzie ponad 3100 uczniów w 140 oddziałach. Przedszkola miejskie zapewnią opiekę 329 dzieci w 13 oddziałach. W nowotarskich szkołach podstawowych nie zaobserwowano znacznego wzrostu liczby uczniów ukraińskich w związku ze zmianą przepisów. W tym roku szkolnym naukę będzie pobierać we wszystkich placówkach łącznie ponad 100 takich uczniów. W szkołach zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudniono specjalistów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych oraz logopedów, których zadaniem będzie wspieranie każdego potrzebującego dziecka. W dniach 24 do 27 sierpnia przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W tym roku do egzaminu przystąpiło 13 nauczycieli. Wszyscy zakończyli postępowanie z wynikiem pozytywnym. W nowym roku szkolnym w nowotarskich szkołach realizowane będą projekty oświatowe. Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów pod nazwą Lubię Sport, finansowane ze środków profilaktyki. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 poprzez doposażenie zbiorów bibliotecznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Rządowy Program Dofinansowania Wycieczek Szkolnych, Podróże z Klasą. Tutaj dofinansowanie dla dwóch szkół to 60 tysięcy złotych. Program Nauki Pływania Uczniów Już Pływam, dofinansowany kwotą 13 730 ze środków województwa małopolskiego. Małopolski Program Wspierania Uczniów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego plus w kwocie 123 265 zł. Aktywny weekend, wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy na boiskach Orlik poprzez sfinansowanie wynagrodzeń prowadzących te zajęcia oraz aktywna szkoła, wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na szkolnych obiektach sportowych Orlik poprzez sfinansowanie wynagrodzeń prowadzących zajęcia sportowe. Tutaj dziękuję wszystkim za pracę nad przygotowaniem placówek szkolnych dla dyrektorów, pracowników szkół i także dyrektora i pracowników Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych. Te same programy, które są realizowane, wiadomo, że wymagają pracy przy pisaniu wniosków, ale także ich rozliczaniu i realizacji, więc pracy na pewno będzie sporo, zwłaszcza, że trwają też prace przy kolejnych nowych projektach, które będą realizowane w naszych szkołach. W zakresie Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców w dniu 31 lipca odbyła się 14. sesja Nowotarskiej Rady Seniorów, na której zostały poruszone tematy pozyskania pomieszczenia dla seniorów, utworzenia poradni geriatrycznej w Nowym Targu oraz organizacji Dni Seniora 2024. Natomiast na kolejnej sesji 17 września podsumowano popołudnie dla seniora podczas tegorocznego Jarmarku Podhalańskiego. Wyłoniono firmę do przeprowadzenia programu profilaktycznego Archipelag Skarbów dla wszystkich uczniów klas 8 w szkołach podstawowych. Ofertę tutaj złożyła Fundacja Wychowanie i Profilaktyka imieniem Filipa Neri na kwotę 24 300. Pani naczelnik Edyta Garb uczestniczyła w uroczystych obchodach 40-lecia klubu abstynentów Rodzina, które odbyły się 14 września. Wśród gości tych uroczystości byli przedstawiciele klubów abstynenckich z różnych zakątków kraju, a także ze Słowacji. I tutaj te obchody rozpoczęły się od mszy świętej, a następnie w restauracji Ruczaj były, można powiedzieć, uroczystości związane ze wspominaniem tych 40 lat działalności klubu. Wydział Kultury, Promocji i Sportu. 1 sierpnia w Muzeum Drukarstwa odbyły się rodzinne warsztaty drzeworytu japońskiego. 2 sierpnia w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Również 1 sierpnia w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego złożyliśmy wraz z radnymi miasta, panem Grzegorzem Lubertą, Janem Łapsą, Adamem Hajnosem, wiązanki na grobach
powstańców spoczywających na Nowotarskim cmentarzu. W Galerii Jatki natomiast odbył się wernisaż wystawy mapa emocji autorstwa Agnieszki Lorenc. 15 sierpnia, w dniu Święta Polskiego i 104. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, przedstawiciele władz na czele z zastępcą Krzysztofem Trochimiukiem oraz radnymi miasta złożyli kwiaty pod tablicą pamięci 1920 roku na ratuszu, która została wmurowana w ścianę tego budynku w 1930 roku dla uczczenia pamięci poległych w niej podhalańskich żołnierzy. 16 sierpnia tradycyjną paradą gazdowską, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, władze powiatu nowotarskiego, a także przedstawiciele miast partnerskich Rower Bella, Radę Formal, Kierzmark, Liptowski Mikulasz, Stary Targ, rozpoczął się 22 Jarmark Podhalański. Tutaj jest do doczytania, myślę, że bardziej jeszcze streszczenie tego wydarzenia, a resztę będzie można obejrzeć też na filmie relacjonującym to największe wydarzenie organizowane, trzydniowe, organizowane w naszym mieście. 29 sierpnia w MCK odbył się finisaż wystawy rzeźb pani Iwony Łyś do Bradin pod tytułem Metamorfozy, a 1 września z okazji upamiętnienia 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej w kościele świętej Katarzyny odbyła się msza święta w intencji ojczyzny i poległych, a ja wraz z moim zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem złożyliśmy symboliczną wiązankę pod tablicą pamięci ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego. Czytam tak, jak jest napisane, chociaż w trakcie uroczystości odczytywano już nazwę terroru niemieckiego i sowieckiego. I myślę, że będzie też w kolejnych punktach przy okazji punktu dotyczącego przeniesienia tablicy pewnie wniosek o dokonanie zmian napisu na tej tablicy. 13 września w MCK odbyła się konferencja Weź sprawy w swoje ręce, Twoje zdrowie, Twoja siła, zorganizowana w ramach kampanii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, promującej profilaktykę raka piersi. 33. prezentacje nowotarskie z okazji 33-lecia Galerii Sztuki BWA Jatki odbyły się 13 września tego roku od koncertu dla Jatek zorganizowanego w Państwowej Szkole Muzycznej imieniem Fryderyka Chopina w Nowym Targu, a następnie odbyło się właśnie wernisaż wystawy prac 30 artystów związanych z Nowym Targiem. 17 września odbyły się obchody Światowego Dnia Sybiraka oraz 85. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. To uroczystości organizowane przez powiat i miasto, a uroczystą oprawę mszy świętej w kościele świętej Anny zadbał miejski chór Gorce, po czym nastąpiły uroczystości przed odnowionym, czy wręcz można powiedzieć zrewitalizowanym i pięknie wyeksponowanym pomniku katyńskim na Nowotarskim cmentarzu. 19 września w ramach cyklu spotkań MCK na walizkach odbyło się slajdowisko pod tytułem Niskobudżetowe wyjazdy spontaniczne oraz porady, jak wyszukać tanie loty. Taka bardzo praktyczne spotkanie. 21 września również w MCK odbył się koncert charytatywny pod nazwą Podhale dla Ziemi Kłodzkiej. O bogaty program wydarzenia zadbali m.in. Miejski Chór Gorce, Chór Echo Gorczańskie, The Voice Sound, Studio Piosenki Septyma. Cały dochód z koncertu został przeznaczony na pomoc powodzianom z rejonu Kotliny Kłodzkiej. Jeszcze pokrótce z zakresu sportu i turystyki. 23 lipca na Nowotarskim Rynku gościliśmy ponad 30 załóg samochodów zabytkowych z kraju i zagranicy biorących udział w 5. rajdzie dla zuchwałych. Nowy Targ był metą 4. etapu tego wydarzenia organizowanego przez Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji i Miasto Jawor. W dniach 25-27 lipca na Nowotarskim Lotnisku rozegrano 14 samolotowe rajdowe Mistrzostwa Polski. W zakończeniu tego wydarzenia brał udział zastępca Krzysztof Trochimiuk. W dniach 27-28 lipca odbyły się 31 i 32 krajowe wystawy psów rasowych. Organizatorem był Związek Kynologiczny Oddział w Nowym Targu. 28 lipca na terenie Strzelnicy Sportowej w Nowym Targu odbyły się piknik rodzinny z okazji 80-lecia Ligi Obrony Kraju. I tu również podczas tego wydarzenia nasze miasto otrzymało medal z okazji jubileuszu LOK-u. W obydwu tych wydarzeniach uczestniczył, reprezentował miasto pan wiceburmistrz Krzysztof Trochimiuk.
18 września brałem udział w zakończeniu zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ, których organizatorem było koło Polskiego Związku Wędkarstwa numer 17 w tym targu. 25 sierpnia blisko 300 uczestników przejechało trasę w kolarskim rajdzie wokół Tatr. W zakończeniu wydarzenia przy hali Gorce brałem udział wraz z panem kierownikiem Arkadiuszem Szymczykiem. 29 sierpnia w Urzędzie Miasta miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Rozwój Rolnictwo Biznes Turystyka. Spotkanie odbywało się w formule hybrydowej, stacjonarnie i online. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych oraz firm z Polski, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Gany, Rwandy, Nigerii, Etiopii, Kenii, Serbii i Czech. W spotkaniu tym brał udział pan wiceburmistrz Krzysztof Trochimiuk, a spotkanie było okazją do promocji nowego targu, wymiany kontaktów i inspirowania współpracy pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi podmiotami. Patronat honorowy nad tą konferencją objęli minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałkowie województw małopolskiego i podlaskiego, starosta nowotarski i oczywiście burmistrz Nowego Targu. 31 sierpnia w Nowym Targu odbyła się po raz pierwszy traktoriada, szóste podhalańskie wyścigi traktorów. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Czysty Świat przyciągnęło na start 30 traktorzystów z różnych regionów Polski oraz gości z Czech i Serbii. 7 września na Jeziorze Czorsztyńskim rozegrano 17 regaty o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. Na starcie stanęło kilkadziesiąt załóg, a w dekoracjach i brał udział pan wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek. W dniach 14 do 15 września na nowotarskim lodowisku odbyły się zawody otwarcia sezonu w łyżwiarstwie figurowym o Puchar Burmistrza Nowego Targu. Wydarzenie organizował Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego z Wiertany i odbywało się ono pod auspicjami Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. W zawodach startowało ponad 100 solistek, solistów i partanecznych z całej Polski. Gratulujemy dla Automoto Klubu Gorce Nowy Targ sięgnięcia drugi rok z rzędu po tytuł drużynowego mistrza Polski w trialu motorowym. W dniach 14 do 17 września na obiektach hali Gorce odbywał się czwarty międzynarodowy turniej w warcabach stupolowych o złotą parzenicę. Rywalizowało w nich blisko 40 zawodniczek i zawodników. W dekoracji zwycięzców brała udział pani naczelnik Katarzyna Put. Ruszyły rozgrywki Ekstraligi Unihokeja Seniorek i Seniorów. W tym roku w rozgrywkach kobiet zadebiutował zespół NKP Podhale Nowy Targ. Wśród mężczyzn Nowy Targ reprezentuje drużyna KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ. Życzymy na starcie rozgrywek powodzenia obydwu drużynom. 22 września odbył się rodzinny rajd rowerowy w Nowym Targu oraz zawody dla dzieci i młodzieży w kolarstwie Grand Prix Junior. Na starcie rajdu stanęła rekordowa liczba 440 uczestników z całego kraju. Wyścigi dla młodych adeptów kolarstwa przyciągnęły 150 osób. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta, Nowy Targ, Małopolski Związek Kolarski i Nowotarski Klub Kolarski. Na wszystkich chętnych czekały piękne pamiątkowe medale, ciepły posiłek, animacje, blender bike, dmuchańce i wiele innych atrakcji. Panie burmistrzu, proszę zmierzać już do końca. No już kończymy. Zwycięzców dekorowałem wraz z panem wiceburmistrzem Krzysztofem Trochimiukiem. W tym samym dniu w Parku Miejskim odbył się ósmy turniej siatkówki plażowej Winter Classic o Puchar Burmistrza Nowego Targu. Wydarzenie również bardzo atrakcyjne. Jest to takie w ramach sportowego pożegnania lata, połączone między innymi z seniorskim Grand Prix Nowego Targu w kolarstwie. W czasie trwania tej imprezy zbierano środki finansowe na pomoc dla dwuletniej Marysi. Na zakończenie dekorowałem najlepsze duety siatkarskie wśród kobiet i mężczyzn. I jeszcze taka informacja. Nowy Targ mocno włączył się w pomoc powodzianom z Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Od poniedziałku 16 września do niedzieli 22 września działały dwa miejskie magazyny pomocy, jeden przy Urzędzie Miasta i drugi na ulicy Szewskiej w udostępnionej na ten cel przez prywatnego przedsiębiorca hali. Dzięki wielkiemu wsparciu setek osób fizycznych, firm, szkół, instytucji, ochotniczych straży pożarnych z miasta oraz gminy Szaflary, gminy Nowy Targ oraz szkoły z Zakopanego wysłane zostały 3 pełne tiry darów. Jeden transport pojechał do miejscowości Gościce w gminie Paczków, 2 do miejscowości Nowy Świętów. Wsparcie dla mieszkańców Głuchołaz, Nowego Świętowa, Bodzanowa i mniejszych wiosek
w tej okolicy. Dziękuję wszystkim darczyńcom. Wielkie podziękowania należą się także osobom zaangażowanym w całą logistykę prowadzenia magazynów, pakowania darów i transportu. Jesteśmy w trakcie przygotowywania podsumowania akcji wraz z podziękowaniem dla konkretnych firm, osób i instytucji. Natomiast z tego miejsca serdeczne podziękowania kieruję już teraz do pani Urszuli Talarek z córkami, pani Anny Polaczek z mężem za pełną koordynację i zaangażowanie w działanie punktu na ulicy Szewskiej. Podziękowania kieruję dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w prowadzenie magazynu na ulicy Krzywej oraz wsparcie w całej logistyce. Dziękuję firmom transportowym, które bezpłatnie dostarczyły dary do potrzebujących. Podziękowanie kieruję do panów Andrzeja Klimka i Krzysztofa Łuczkowskiego wraz z kierowcą Krzysztofem, panów Jana i Adama Ścisłowiczów, Jacka Podczerwińskiego, Sebastiana Podczerwińskiego, Rafała Halczaka, a także do firm Nowimpek z Nowego Targu oraz Z Transport z Nowego Sącza z kierowcą Wiktorem. Dziękuję również podhalańskiej grupie poszukiwawczo-ratowniczej, która stale działa na zalanych terenach za współpracę i cenne informacje związane z kierowaniem pomocy w konkretne, najbardziej potrzebujące miejsca. Dziękuję bardzo. Pozostałe wydarzenia myślę, że zainteresowani doczytają z treści sprawozdania. Dziękuję serdecznie, panie burmistrzu. Czy są pytania do sprawozdania pana burmistrza? Pan Wojciech Krauzowicz. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Po raz kolejny ubolewam, że nie dostajemy sprawozdania pana burmistrza na piśmie wcześniej, żebyśmy mogli się zapoznać. Każdy by przeczytał to, co go interesuje. A tak to ja wiem, że pan burmistrz sprawdza naszą cierpliwość i czujność, czy słuchamy, ale w związku z tym mam dwa pytania, bo nie słyszałem. Być może było, ale nie słyszałem. Tak. Pierwsze pytanie dotyczy doniesień medialnych w zakresie nawiązanej współpracy z gminą Nowy Targ w zakresie dostarczania wody do miejscowości Ludźmierz. Pojawił się artykuł, są wypowiedzi pana burmistrza i pana prezesa, więc chciałbym coś usłyszeć na ten temat. I drugie pytanie, akurat w tym przypadku nie ma współpracy, również nie słyszałem. Czy były podejmowane jakieś działania ze strony pana burmistrza w zakresie skarg mieszkańców osiedla na Skarpie, w zakresie hałasu od Nowej Zakopianki? Wiemy również, że pan wójt bardzo prężnie działa w tym zakresie. Akurat tutaj w tym wypadku byłaby mile widziana współpraca, a nie wiem, czy pan burmistrz kontaktuje się z panem wójtem, czy wspólnie podejmują państwo działania, bo wiemy dobrze, że ten problem dotyczy całej długości Zakopianki, hałasu i nie tylko, i wspólne działania by przysporzyły, myślę, nam jakichś większych efektów niż pojedyncze, kiedy każdy będzie działał w swoim zakresie. Dziękuję. Oczywiście panie w czasie burmistrzu? Poprzednio informowałem, zresztą to też był wniosek państwa radnych dotyczący podjęcia rozmów z gminą na temat wspólnej straży miejsko-gminnej czy gminno-miejskiej i w trakcie tych rozmów również padło zapytanie ze strony pana wójta dotyczące możliwości dostarczania hurtowego wody dla wodociągu, który gmina chciałaby budować w miejscowości Ludźmierz. No i wówczas wywiązała się, powiedzmy, rozmowa i także z udziałem później włączeniem naszego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Nic w tej sprawie jakby formalnie jeszcze się nie zadziało, natomiast to są wszystko, jest etap rozmów. Ten artykuł, który się ukazał po sesji Rady Gminy, na której pan wójt właśnie w ten sposób zreferował nasze rozmowy, że wstępnie uzyskał taką jakby akceptację do tego, żeby zacząć w Ludźmierzu z kolei rozmawiać na temat budowy wodociągu, tak? Bo to jest kwestia taka, że wiadomo, MZWiK nie będzie inwestował pieniędzy poza miastem, nie ma takich środków, natomiast jeżeli gmina wykonywałaby wodociąg, to czy będzie możliwość hurtowego zakupu wody z hydroforni na NZPS-ie? No i to jedynie tyle w tym temacie na razie się wydarzyło. Były to rozmowy, między innymi też była poruszana kwestia też w trakcie tych rozmów hałasu, ponieważ było to tuż po otwarciu Zakopianki i tak samo jak tutaj
Rada Miasta skierowała apel do Generalnej Dyrekcji, takie same działania podejmuje gmina Nowy Targ. No i będziemy tutaj w kontakcie co do dalszego, jakby no, po uzyskaniu odpowiedzi jeszcze ewentualnie będziemy rozmawiać co do wspólnych działań miasta i gminy w tym temacie. Nie dostaliśmy już odpowiedzi od Generalnej Dyrekcji w sprawie ekranu? Odpowiedź przyszła, natomiast jeszcze no wiadomo, że piszą mieszkańcy, nie wiem, czy gmina dostała, natomiast no, sprawa dla mnie jest jeszcze niezakończona tym pismem, które przyszło z Generalnej Dyrekcji, bo ono jest takie jak poprzednie, które otrzymywaliśmy, że oczywiście będą pomiary i tak dalej. Natomiast no tutaj są, bo pojawił się też wniosek mieszkańców nie tylko ze Skarpy, ale wpłynął nowy wniosek do Rady, również tak jest, dotyczący Grela i partyzantów. Więc myślę, że temat jest rozwojowy, bo tak naprawdę dopiero co to są pierwsze, można powiedzieć, dni, tygodnie, które upływają, więc na pewno będziemy w tym temacie jeszcze interweniować w Generalnej Dyrekcji. Mam nadzieję, że na jutrzejszym spotkaniu w Generalnej pan poruszy ten temat również. Oczywiście. Pan Marcin Jagła. A przepraszam jeszcze, bo ja mam takie pytanie dotyczące tego wodociągu do Ludźmierza. Wczoraj przejeżdżałem przez osiedle Nowe i stał tam 1000-litrowy baniak z wodą i napisana była na nim karteczka: woda nie nadaje się do spożycia albo nadaje się do spożycia po przygotowaniu. I zainteresowało mnie to, czy to są jakieś problemy z zaopatrzeniem wody na osiedlu Nowym. Nie wiem, czy pan prezes MZWiK-u może na to odpowiedzieć, ale takie coś zaobserwowałem i zastanawiam się, że my mamy dostarczać do Ludzimierza wodę, a sami mamy problemy z wodą w Nowym Targu na tych wyższych osiedlach, więc nie wiem, czy to jest rozsądne. Znaczy, to jest kwestia taka, że wodociąg, który obsługuje osiedle Nowe Klikuszówka, to jest wodociąg prywatny, tak? To jest spółka wodociągowa i w związku z wykryciem tam z bakterii coli, sanepid jakby tutaj zamknął, no nie chcę mówić teraz z głowy, tak? Bo to wymaga sięgnięcia do dokumentów. I w związku z tym MZWiK udostępnił też taki punkt poboru wody i to chyba o ten zbiornik być może chodzi. Możliwe. Tak? Panie prezesie, który... Panie prezesie, do mikrofonu. Trzeba przełączyć i poczekać kilka sekund. 121, 122, 123. Dlatego jest ta informacja z tego względu, że to jest w zbiornikach przewożonych woda i ze względu na pogodę może być ciepło, jest wymieniana na bieżąco. Dzisiaj zresztą też była wymieniana na nowo. Dlatego bezpieczniej jest przegotować tą wodę. Ona Rozumiem. Jest zdrowa, zdatna, także, ale lepiej taką informację mieć, bo tak jak mówię, słońce jest, woda Dobra. Siedzi jeden dzień. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan radny Marcin Jagła. Panie burmistrzu, w okresie międzysesyjnym dokonał pan zmian w składach osobowych rad nadzorczych miejskich spółek komunalnych. Gdyby mógł pan udzielić nam informacji, co się zmieniło i dlaczego? W okresie międzysesyjnym była zmiana, to znaczy tutaj na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej Nowotarskiej Telewizji Kablowej. Walne zgromadzenie powołało do składu pana Łukasza Ambrożego. To jest ta zmiana. Wcześniej nastąpiły jeszcze zmiany. Była koniec w związku z końcem kadencji. Była powołanie nowej Rady Nadzorczej w MZWiK-u. I tam nie wiem, w skład Rady Nadzorczej weszli pan Artur Pustówka, pan Waldemar Wojtaszek i jeszcze pani Katarzyna Pawluszkiewicz. Dobrze, dziękuję. Pan Maciej Tokarz. Panie burmistrzu, ja akurat to chciałem zapytać o to, co powinno się było wydarzyć w okresie międzysesyjnym. Zdaje się, że się nie wydarzyło, gdyż przed wakacjami Komisja Inwestycji Ładu Przestrzennego Ochrony Środowiska po przeprowadzonej dyskusji na komisji zawnioskowała o przeprowadzenie konsultacji społecznych, czyli z mieszkańcami i przedsiębiorcami w zakresie z branży taksówkarskiej. Odnośnie tego, czy powinny zostać w mieście wprowadzone
strefy i chciałem zapytać, czy są w planie te konsultacje, o które zawnioskowali radni. To samo dotyczy kwestii Straży Miejskiej. To jeszcze wcześniej na komisji był wniosek o to, żeby konsultacje społeczne w zakresie tego, czy należy, czy mieszkańcy oczekują, aby przywrócić Straż Miejską w Nowym Targu, żeby zostały przeprowadzone. Był to wniosek, który miał duże poparcie radnych. I również to samo pytanie, czy te konsultacje będą zgodnie z wnioskiem radnych przeprowadzone, a jeśli nie, to dlaczego? A trzecie pytanie dotyczy tego zaproszenia, które w okresie międzysesyjnym przyszło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla samorządowców z Nowego Targu, które odbędzie się jutro. Dotyczy między innymi tematu południowej obwodnicy Nowego Targu, tak zwanej południowej obwodnicy, bo ja uparcie twierdzę, że to nie jest obwodnica. I pytanie moje jest takie, jakie stanowisko w zakresie tej inwestycji zamierza pan zająć jutro na spotkaniu w imieniu, no stanowisko w imieniu miasta zakładam, bo sprzeczne sygnały od pana płynęły. W kampanii wyborczej pan był bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o informowanie mieszkańców, jakie tutaj stanowisko. Zapewniał pan, że tutaj głosy mieszkańców będą uwzględnione. Mam jednocześnie uchwałę Rady Miasta z poprzedniej kadencji dotyczącej tej drogi i pytanie jest, czy te tutaj wnioski z tamtej uchwały podjętej przez Radę Miastów będą przez pana podtrzymywane podczas tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, po kolei to może w temacie taksówek pan kierownik Marcin. W temacie taksówek faktycznie ja się zobowiązałem do tego, że przygotujemy taką formę konsultacji. Mamy przygotowane dokumenty. Myślę, że na dniach to wyjdzie, także. No był okres wakacyjny, troszkę absencji też chorobowych, także. No i tutaj burmistrz mi podpowiada, że prawdopodobnie zorganizujemy spotkanie. Również takie wstępy. Tak sobie będą. Natomiast w kwestii konsultacji społecznych, jeżeli chodzi o reaktywację Straży Miejskiej, był taki postulat, natomiast w pierwszym rzędzie była kwestia rozmowy z gminą Nowy Targ w kwestii powołania. Tak jak powiedziałem, że tutaj nie było jakby wstępnie zgody, natomiast pan Wiesław Parzygnat też poprosił o pewien czas na to, żeby porozmawiać ze swoim tutaj komendantem Straży Gminnej. Więc temat jest powiedzmy w toku, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o kwestie konsultacji, no trzeba byłoby przygotować przynajmniej 3-4 kwestie istotne, które chcielibyśmy, żeby znalazły się w takim druku, jeżeli już pójdziemy w pewne jakby przedsięwzięcie i pracę i koszty, no to żeby te konsultacje odbyły się w szerszym zakresie, jeżeli to będzie Straż Miejska, czy być może jeszcze ta nocna prohibicja, też pojawiały się takie głosy, żeby ten temat przekonsultować, czy też zmierzając do kolejnego trzeciego pytania w temacie południowej obwodnicy miasta, bo trzeba tutaj powiedzieć, że głosy w społeczeństwie są podzielone i nie jest tak, że całe miasto jest przeciwko jakby kontynuowaniu budowy tej drogi na tym odcinku tak zwanej południowej obwodnicy miasta. I jutro do Krakowa na zaproszenie Generalnej Dyrekcji jadę przede wszystkim wysłuchać, co Generalna Dyrekcja będzie teraz robić w temacie tego utrzymanego w mocy postanowienia wójta gminy Nowy Targ, bo spodziewam się, że tego będzie dotyczyło spotkanie, czyli co z tym wariantem, na który jakby tutaj został nałożony obowiązek przeanalizowania przez inwestora, czyli poprowadzenia tej obwodnicy od południowej strony rezerwatu Bór na Czerwonym. Pan Maciej Tokarz, ad vocem. Panie burmistrzu, to ja wiem, tylko że ja pytałem, jakie jest pana stanowisko, które jutro pan zaprezentuje w Generalnej Dyrekcji. Jakie pana jest stanowisko w tej sprawie? Proszę pana, no stanowisko jest takie, że jest pewien etap procedury, tak? Jeżeli będzie teraz inwestor chciał, to będziemy czekać na ten wariant, tak? No to ja się nie spodziewam, że tam będą oczekiwać jakiegoś mojego stanowiska, kiedy nie ma opracowanego jeszcze wariantu. Nie wiem, do czego jakby tutaj miałbym zmierzać. Ja rozumiem, że jutro usłyszymy, czy będzie ten wariant, w jakim czasie i jak Generalna Dyrekcja to widzi. Ja nie spodziewam się, że będą tam oczekiwać zajęcia stanowiska, czy jestem przeciw, za i tak dalej. To raczej jest kwestia pewnego jakby tutaj przedstawienia harmonogramu prac nad
tą dokumentacją, no bo wiadomo, że na skutek utrzymania w mocy tego postępowania pierwotny harmonogram ulegnie zmianom, tak? Czy jako reprezentant miasta, mieszkańców, jedzie pan bez żadnego stanowiska, bez żadnej własnej koncepcji, jeszcze mając na uwadze apel, jaki Rada Miasta w zeszłej kadencji podjęła, no to tam chyba jednoznacznie było wskazane, co mieszkańcy i Rada Miasta na ten temat sądzą, więc myślę, że pan jako burmistrz powinien to przedstawić i takie mieć stanowisko. Pan Maciej Tokarz, ad vocem. Ja właśnie po to nawiązałem do tej uchwały Rady Miasta z poprzedniej kadencji, że ona była bardzo, bardzo konkretna, zawierała konkretne stanowisko i dlatego tutaj to było niejako takie pomocnicze pytanie dla pana burmistrza, żeby już uprościć i ułatwić, czy pan zgadza się z tym stanowiskiem i tak pan będzie prezentował to jako stanowisko miasta na tym spotkaniu, czy pan się z tym nie zgadza? Chodzi mi konkretnie, to już jest pomocniczo, prawda? To jest przykładowe, konkretne stanowisko. Wie pan co, znaczy, jeżeli tutaj teraz mówię z pamięci, tamto stanowisko Rady Miasta dotyczyło poszukiwania innego wariantu, tak? Tak w skrócie rzecz biorąc. Tak. No więc ja nie rozumiem, tylko oraz uwzględnienia głosu mieszkańców. I uwzględnienia głosu mieszkańców. Coś, co zostało zawarte w postanowieniu wójta dotyczącym tej przyszłej decyzji środowiskowej. No tak mówię w skrócie. Więc rozumiem, że inwestor został zobowiązany tym postanowieniem i ta uchwała Rady Miasta, ten apel znajduje w tym swoje odzwierciedlenie. I to będzie pan przedstawiał jutro, tak? Tak, no będę przedstawiał takie stanowisko, natomiast mówię, że żeby poszukiwać jeszcze wariantu, natomiast wiadomo, że na końcu będzie wybór, tak? Potem, jeżeli taki wariant zostanie zaprezentowany, natomiast no, też nie wiemy dzisiaj z góry, dzisiaj gdybamy, jakie tutaj jakby harmonogram prac czy podejście w dniu jutrzejszym zakomunikuje nam dyrekcja generalnej dyrekcji. Pan Dariusz Jabco. Panie burmistrzu, w zasadzie pan odpowiedział, bo chodziło mi o spotkanie z panem wójtem pożegnatym. Natomiast jeżeli mamy myśleć poważnie o reaktywacji Straży Miejskiej, to jakieś ramy czasowe sobie musimy założyć i bardzo mi na tym zależy, do jakiego czasu, że tak powiem, pan wójt pożegnat porozmawia z komendantem, żeby dać jasną odpowiedź nam. Ja wiem, że to jest z ich strony też chęć lub niechęć i nie możemy naciskać, no ale jednak mimo wszystko chcielibyśmy wiedzieć, kiedy ostatecznie taką decyzję wójt podejmie. No sądzę, że taka rozmowa w tak zwanym międzyczasie już się tam odbyła i dyskusja na ten temat, więc no czekamy na jakiś powiedzmy komunikat w drugą stronę czy powiedzmy stanowisko. Natomiast no wiadomo, że tak jak i poprzednio, no ta Straż Gminna też jest bardzo skromna, jeżeli chodzi o liczbowe. U nas wiadomo, że ten stan liczbowy był dość znaczny w porównaniu do Straży Gminnej. No i sądzę, że pewno trzeba będzie ustalić jakiś no, dogodny czas na to, żeby przygotować te konsultacje społeczne i ewentualnie, jeżeli będą ze strony państwa jakieś sugestie co do pytań, bo wiadomo, że tutaj Rada Miasta musi podjąć uchwałę o przeprowadzeniu tej konsultacji, zatwierdzeniu wzoru karty, powiedzmy, czy też pytań, treści pytań, które będą w tych konsultacjach przeprowadzone, no to myślę, że jest to ten moment, żeby takie głosy od państwa też płynęły, czy od komisji rady. A czy wewnętrznie państwo mają ustalony termin, kiedy zapytacie się gminy Nowy Targ, jaki jest wynik ich zastanawiania się? Bo to wie pan, jak tak czekamy, to pytanie jest, czy wiecie, do kiedy macie czekać? To znaczy, wie pan, no myślę, że spotkamy się tutaj z panem wójtem, sądzę, że może nawet jutro to porozmawiam też. Dobrze, dziękuję. Pan Wojciech Krauzowicz. Ja jeszcze nawiązując do tego braku wody na Niwie, ja wiem, że tam działa spółka wodna, to jest wiadome nam, ale w związku z tym dostarczaniem wody również dotarły do mnie głosy, że spółka ma być obciążona za tą wodę. Czy to był jakiś wniosek spółki, zarządu, czy to jest tylko inicjatywa pana prezesa? Panie prezesie, do mikrofonu proszę. Spółka się zgłosiła, Niwa Klikuszówka do nas o odpłatne dostarczanie wody. Dziękuję.
Coś jeszcze? To wszystko nie, nie, dobrze. Dziękuję. Pan Marcin Jagła. Znaczy ja, panie burmistrzu, chciałbym zapytać, a jakie jest pana stanowisko odnośnie reaktywowania Straży Miejskiej? Czy jest pan za reaktywacją, czy przeciw? Ja osobiście uważam, że zorganizowaliśmy pracę w urzędzie tak, że te przede wszystkim kwestie środowiskowe są dzisiaj, kontrole są prowadzone przez pracowników urzędu i uważam, że jakby reaktywowanie w tym zakresie Straży Miejskiej nie jest potrzebne. Myślę, że jak będzie Straż Miejska, będzie głównie angażowana do kwestii interwencji na drogach, bo wiadomo, że jak no tutaj policja będzie wiedziała, że w danym targu jest Straż Miejska, no to będzie też jakby w części no po prostu sceduje to, co dzisiaj policja wykonuje na Straż Miejską. Czyli jak dobrze rozumiem, jest pan za? Ja jestem, ale uważam, też przeciw. Nie, ja uważam, że tak, w tym momencie, jednoznaczne stanowisko. Po kolei, w tym panowie. Momencie kwestie środowiskowe, tak jak powiedziałem, ogarnia, za przeproszeniem tego kolokwializmu, Urząd Miasta i pracownicy ekopatrolu. Natomiast kwestie te drogowe powinna wykonywać policja. W związku z tym osobiście, jeżeli pan mnie pyta, jak mieszkaniec, jak będą konsultacje, jakbym głosował, to głosowałbym przeciwko. A jako burmistrz? Proszę pana, jeżeli jako burmistrz wykonam wolę tutaj mieszkańców i państwa radnych, tak? Bo rozumiem, że ostatecznie jakby tutaj tak na tej sali będzie ta decyzja podjęta. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma z państwa pytania do pana burmistrza? Pan Dariusz Jopco. Panie burmistrzu, ja się zgadzam z tym, że zespół jest wyszkolony, natomiast brakuje jednego narzędzia, to co mówiliśmy, mandatowania. Dzisiaj każde przestępstwo środowiskowe czy drobne wykroczenie musi być kierowane do sądu, musi być wniosek formalny. Nie pytałem jeszcze, ile tych wniosków było zrealizowanych, zapytam w pewnym momencie, natomiast tego brakuje. Myślę tym pracownikom, jakbyśmy zrobili spotkanie z nimi, to na pewno to poruszą. To tylko w tym zakresie. Mówię, że mandatowania brak. Dziękuję. Ja mam jeszcze takie pytanie. W zakresie audytu krajobrazowego, znaczy pytanie, taką uwagę. Pan mi przypomniał o tym, że szanowni państwo radni i szanowni mieszkańcy, jeśli chcecie złożyć jakiś wniosek do tego audytu krajobrazowego, do tego postępowania, to zostały 2 dni. A weźcie pod uwagę to, co jest podnoszone w okolicznych gminach, że niektóre z tych regulacji krajobrazowych mogą zablokować inwestycje, tereny inwestycyjne pod turystykę. Więc myślę, że warto się wypowiedzieć, dać głos, w szczególności jeśli chodzi o nasze północne tereny, jeśli i miasta. Natomiast panie burmistrzu, to co pan radny Tokarz mówił na początku w zakresie tego przetargu na magistralę ciepłowniczą, proszę mi powiedzieć, czy mamy gwarancję ze strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska na, można powiedzieć, przydział mocy z tego odwiertu? Czy mamy jakieś ramy czasowe, kiedy zostanie uruchomiony ten odwiert w formie produkcyjnej? Bo to jest trochę tak, że będziemy budować magistralę, a nie ma dubletu produkcyjnego i żeby ten dublet produkcyjny zaistniał, potrzeba jeszcze pewnie kilkadziesiąt milionów złotych. No i myślę, że co najmniej 2, 3, 4 lata. Więc pytanie jest, dokąd będziemy, do czego budujemy tą magistralę ciepłowniczą, jak jeszcze nie mamy źródła ciepła? Oczywiście nie chciałem tego wątku rozwijać. Może kiedyś o tym też na początku, kiedy przystępowaliśmy do tych prac, mówiłem o tym, ale przypomnę, że my budujemy do ciepłowni geotermii podhaleńskiej w Bańskiej Niżnej i tam jest przygotowane nawet pomieszczenie, które, gdzie będzie wymiennikownia i skąd będzie zasilanie. Przystępując do projektowania, to projektant musiał uzyskać warunki przyłączenia z geotermii podhaleńskiej i zasilanie w ciepło dla szaflar, dla Nowego Targu będzie realizowane właśnie z tej ciepłowni, z której dzisiaj ciepło płynie na południe, czyli w stronę Zakopanego. Zasilanie będzie głównie realizowane z odwiertów istniejących, a także z nowego odwiertu, który Geotermia Podhalańska wykonuje. Natomiast ten odwiert badawczy, ten powiedzmy najsłynniejszy dzisiaj odwiert, bo najgłębszy, to jest odwiert, wiadomo, że badawczy. Nie wiemy, jak długo potrwają jeszcze prace nad zakończeniem tego odwiertu, a następnie prace badawcze. To on będzie dodatkowym, natomiast my zasilanie
Mamy tutaj warunki z geotermii podhalańskiej, która ma nadwyżki jakby tej mocy produkcyjnej i też z tego kolejnego odwiertu, który wykonuje. Także to w tych ramach czasowych, kiedy my będziemy z magistralą gotowi, ma się to wszystko spiąć. Wymaga to jeszcze oprócz budowy magistrali doposażenia, czy wręcz, no, czy może wyposażenia tej wymiennikowni po stronie geotermii podhalańskiej w ciepłowni w Bańskiej Niżnej, jak również pewnych inwestycji w ciepłowni naszej tutaj MPC-u na ulicy Szaflarskiej. Tak więc odwiert, ten odwiert szaflarzański będzie dodatkowym, który jak już będzie, to powiedzmy, no, ta sieć będzie rozbudowywana, tak, bo wszystkie jakby tutaj też no, nieruchomości, to nie, od razu wszyscy nie będą przyłączeni, natomiast spinając dzisiaj układ MPC-u, sieci ciepłowniczej MPC-u z ciepłownią w Bańskiej, czyli ciepłownią geotermii podhalańskiej, będziemy mogli już dostarczać ciepło geotermalne do Nowego Targu. No, sądzę, że tutaj, jeżeli mogę jakby tutaj podpowiedzieć, czy wręcz zaproponować może taką wyjazdową komisję dla Państwa radnych w ciepłowni, żeby o tych tematach tam na miejscu porozmawiać z władzami geotermii podhalańskiej, to myślę, że jeżeli Państwo uznają to za stosowne, to może na taką wyjazdową komisję też jakoś zorganizować i umówić. Ja jestem jak najbardziej za. W ogóle myślę o tym, że powinniśmy zorganizować jeszcze teraz na jesieni objazd wszystkich radnych po miejskich inwestycjach i po miejskich zakładach typu oczyszczalnia ścieku, stacje uzdatniania wody, kotłownia miejska, także myślę, że powinniśmy to zorganizować, panie burmistrzu, i do geotermii podhalańskiej jak najbardziej. Jeszcze jedno pytanie w tym zakresie, czy znamy stawkę, jaką będziemy płacić za energię, bo jedno to jest warunki techniczne podłączenia, a drugie jaka jest przewidywana stawka. No, w tym momencie jakby tutaj nie odpowiem z głowy, natomiast pewne założenia, które były czynione, wskazywały na to, że będzie to stawka oczywiście opłacalna dla nas, natomiast no, rozumiem. Wybaczę, znaczy to chciałem usłyszeć, nie, że to będzie opłacalne dla miasta, bo w przeciwnym razie to... Nie zacytuję tego w tym momencie. Dobrze. Jeszcze mam pytanie takie dotyczące tych nasadzeń, o których pan mówił w sprawozdaniu. Czy jest pan w stanie powiedzieć mniej więcej, gdzie były te nasadzenia? Może pan kierownik tutaj, pan Sylwester, natomiast to jest wiele lokalizacji, bo to są głównie prywatne inwestycje, prywatne jakby no, gdzie były realizowane nasadzenia, to jest na pewno mnogość miejsc, bo to nie jest tak, że to były gdzieś, nie wiem, w jakichś grupowych większych ilościach, tylko to jest rozproszenie dość istotne. Jeżeli, no, to jest przy szkołach między innymi, to z tego co tak pamięci, ale to nie, może pan kierownik będzie później. To. Jest kierownik tutaj? Magiera? To nie. Ewentualnie później uzupełnili. Dobrze, to możemy dać wykaz. W wolnych wnioskach możemy wykaz. Jedynie informuję, że mamy jeszcze pewien przydział drzew z UE, wykonawcy linii kolejowej 99 i w najbliższym czasie planowane są przez Zakład Zieleni nasadzenia. Wstępnie mają wskazane działki, wytypowane. Oczywiście teraz następuje badanie, czy w miejscach wskazanych, czy wzdłuż ulic wskazanych nie znajduje się infrastruktura techniczna, która jakby tutaj stoi na przeszkodzie wsadzania większych drzew, bo tutaj no, jest jakiś później konflikt, nie, z korzeniami, systemem podziemnym danego drzewa, ale tych nasadzeń jeszcze w tym roku będzie wykonanych. Dobrze, dużo. Dziękuję. To ja od razu z głowy powiem ulica na równi. Można sugerować jeszcze jakieś miejsca do sadzenia. To już sugeruję. Są miejsca puste po drzewach. Ulica na równi, ulica Szaflarska, ulica Świętej Anny, ulica Waksmuncka. Są miejsca już od dawna i tam są uschnięte drzewa albo wręcz puste lokalizacje. Jana Pawła II. No też. Mamy tych miejsc wytypowanych. Ulica Dobra. Przemysłową. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Fatla. Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie odnośnie ulicy Grel, bo ostatnia informacja, jaka była na stronie Urzędu Miasta, to mówiła o tym, że z końcem sierpnia tam ten pierwszy odcinek miałby być skończony i jak to w ogóle wygląda obecny stan prac, no i przejezdność dla mieszkańców.
Znaczy, no tutaj może pani naczelnik by odpowiedziała, bo widzę, że jest obecna, to precyzyjnie powie, co na dzisiaj tam, że tak powiem. No i ewentualnie, jakie są problemy, które spowodowały te opóźnienia? Szanowni Państwo, umowa na realizację tej inwestycji przewiduje wykonanie prac do końca roku. Wykonawca sporządził harmonogram prac i harmonogram organizacji ruchu w związku z tymi pracami. Na dzień dzisiejszy są wykonane chodniki i pierwsza warstwa asfaltu na odcinku od skrzyżowania ze Świętą Anną, no troszkę niżej, i do wiaduktu. Dzisiaj, od dzisiaj są robione prace na skrzyżowaniu z ulicą, która serwisową, która idzie wzdłuż Zakopianki. Z tego, co dzisiaj mieliśmy spotkanie z wykonawcą, najprawdopodobniej do czwartku upra się z tymi pracami i jest możliwość puszczenia ruchu na tym pierwszym odcinku. Natomiast kolejne etapy prac będą wykonywane na odcinku od wiaduktu do ulicy Starokrakowskiej i będzie to zamknięcie etapowe. Będą światła zamontowane, więc będzie tam ruch wahadłowy. I na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Czyli we czwartek 26 września będzie przywrócony ruch na Grelu wstępnie, do Świętej Anny. Wstępnie dzisiaj tak wykonawca powiedział, mam nadzieję, że się nic nie wydarzy do tego czasu. Piątek powinien być ruch puszczony. A zakładając, że warunki pogodowe w tym roku na jesieni będą w porządku, to ten termin tegoroczny jest realny, czy raczej zakładamy, że i tak się przesuniemy na kolejny rok? Bo już wiemy, że tam był na tym pierwszym etapie był poślizg, nie? Nie powiedziałabym, że był poślizg, natomiast było wiele rzeczy, ponieważ jest to wąska ulica, było wiele sieci, było wiele komplikacji. Natomiast na tą chwilę wykonawca mówi, że powinien dotrzymać termin końcowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan kierownik Magiera przyszedł, także w kwestii nasadzeń może udzielić odpowiedzi. Tak, poprosimy o odpowiedź. Szanowni Państwo, to odnośnie tych wykonania nasadzeń zastępczych, tutaj no nie podam Państwu teraz konkretnych działek, bo to musiałbym spojrzeć do decyzji, które były wydane i które nakładały obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych, ale konkretnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykonało, znaczy nasadziło 3 sztuki drzew zgodnie z decyzją, Starostwo Powiatowe 8 sztuk, Nadleśnictwo 20 oraz firma FITS 70 sztuk. No dobrze. I oczywiście na terenie miasta zostały wykonane te nasadzenia. No to konkretnych działek Państwu nie podam, jeżeli Państwo chcecie, no to możemy przygotować takie zestawienie. Dobra, dziękuję. To ja poproszę takie zestawienie. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytanie do Pana Burmistrza w zakresie sprawozdania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję Panie Burmistrzu. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt zawnioskowany przez pana Grzegorza Luberdę. Informacja na temat wysokości udzielanej dotacji z budżetu miasta dla klubu MMKS Podhale Nowy Targ. Pan naczelnik Szymczyk. Kierownik, przepraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W imieniu burmistrza miasta Nowy Targ pozwolę sobie syntetycznie przedstawić kilka kluczowych informacji związanych z dotacjami dla Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ. Te informacje będą oparte o dane z lat 2020-2024. Na początku chciałbym podkreślić fakt, iż przy rozliczaniu dotacji kierujemy się tak naprawdę przepisami prawa i należy tutaj uwzględnić, że w 2018 roku zostały zmienione wzory chociażby sprawozdań, które stowarzyszenia i kluby przedstawiają jednostkom samorządu do rozliczenia. I w przypadku tych zmian zaszła taka dosyć istotny fakt, który powoduje, że kluby nie mają obowiązku w momencie składania takiego sprawozdania przedkładać dokumentów finansowych. Ale nasze służby finansowe, władze miasta oraz referat oraz wydziały zajmujące się tak naprawdę
wsparciem dla organizacji pozarządowych, postanowiliśmy wymagać na etapie składania sprawozdania tych dokumentów. I tu należy podkreślić, że zwłaszcza służby finansowe bardzo konkretnie i dokładnie sami to realizując doświadczamy, weryfikują wszystkie dokumenty. To powoduje tak naprawdę, że jesteśmy bardziej, że tak powiem, papiescy niż przepisy prawa tutaj regulują i tym samym weryfikacja już tych dokumentów z naszej strony jest pierwszym takim poważnym krokiem do sprawdzenia, czy zostały prawidłowo wykonane. Jeżeli chodzi o przedstawione tutaj dane, oprócz MMKS-u przygotowałem tutaj także informacje o wsparciu tak naprawdę dla wszystkich klubów sportowych, czyli to jest najczęściej, znaczy w każdym przypadku ten najdłuższy słupek. Następnie środkowy to jest dla pozostałych klubów z wyłączeniem MMKS-u, a ten najmniejszy to jest MMKS. W tym tutaj pozwoliłem sobie złączyć MMKS tak naprawdę z dwóch sekcji, zarówno hokeja, jak i Unii Hokeja. I tak, jeżeli chodzi o rok 2020, mamy tutaj w każdym, jak Państwo widzą, poziomie najwyższe wskaźniki na przestrzeni tych lat. Jest to między innymi w przypadku wszystkich i pozostałych spowodowane tym, że w 2020 roku wsparcie w formie konkursów dotacyjnych dla klubów oraz stowarzyszeń opierało się także o klub KH Podhale Nowy Targ. Wtedy ten klub w ramach sprzyjania rozwojowi sportu przedstawiał wniosek o dofinansowanie. Od 2021 roku wyszliśmy z tutaj w współpracę z klubem KH Podhale na bazie stypendiów i rokrocznie, tak jak jest wola Rady Miasta, to wsparcie jest na poziomie około 1 000 000 zł wraz ze wszystkimi tutaj pochodnymi przekazywanymi także składkami i zaliczkami na chociażby na ubezpieczenie. Jeżeli chodzi o MMKS Podhale, w 2020 roku na hokej została przeznaczona kwota 151 800 zł, na Unii Hokej 15 500 zł. Jeżeli chodzi o 2021 rok, mówimy już o kwocie na hokej 81 000, Unii Hokej jest na zbliżonym poziomie 15 000. 2022 rok to jest 71 500 na hokej, zwiększona została kwota na Unii Hokej 24 500 zł. 2023 rok 63 000 zł na hokej, 14 000 na Unii Hokej. W tym roku na chwilę obecną mamy 77 000 zł na hokej, 20 000 na Unii Hokej. Te wszystkie tutaj przedstawione informacje dotyczące klubów sportowych obejmują konkursy związane z sprzyjaniem rozwojowi sportu, konkursy dotacyjne dla sportu oraz w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, bo jak Państwo wiedzą, także kluby sportowe tam też mogą uczestniczyć. Co więcej, od dwóch lat wydatki na wsparcie klubów ze sportu są nieco niższe, ale kluby otrzymują duże wsparcie właśnie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Dlatego też jak popatrzymy na rozkład z wyłączeniem tak naprawdę 2020 roku, gdzie potem nadszedł okres chociażby pandemii, też działań tutaj ograniczających dochody samorządu, nastąpił wyraźny spadek wsparcia dla wszystkich klubów. Ale jeżeli popatrzymy na MMKS, to jest to dosyć stabilne wsparcie. Jeżeli chodzi o tak naprawdę całościowe wsparcie wszystkich klubów, to należy podkreślić, że z dotacji, jak widać tutaj na tej najdłuższej właśnie linii,
Waha się ono od kwoty 658 850 zł w 2020 roku do kwoty 323 000 w 2023 roku. Jeszcze poproszę drugi slajd. Tu chciałbym podkreślić i pokazać Państwu też, jak nasze kluby sportowe i w jakiej liczbie i jak realizują projekty. Jak widać, ta wyższa kolumna obejmuje realizowane projekty. Jest to dosyć stabilne na poziomie od 40 do 46 projektów. Jeżeli chodzi o liczbę klubów realizujących, mamy od 16 do 23. 16 pojawiło się w 2021 roku. Był to okres pandemii, gdzie wiele klubów jednak zrezygnowało z realizacji projektów albo nie ubiegało się o wsparcie. Jeżeli chodzi o sam MMKS, to środki przede wszystkim są, można podzielić na trzy takie grupy, do których, na które są przeznaczane. Są to środki na szkoleniowców, środki na sprzęt oraz pozostałe, w których ważnym elementem są na transport, na najem obiektów i chociażby na organizację turniejów, meczów, czyli obsługa medyczna, sędziowie, nazwijmy to właśnie pozostałe. I to mniej więcej w zależności od tutaj projektu, zadania jest na zbliżonym poziomie. W jednych zdecydowaną większość mają środki na szkoleniowe, ale szkoleniowców, innych znowu właśnie na przykład na sprzęt. Chciałbym tu wyraźnie podkreślić, że jeżeli chodzi o kontrolę wydatków, to tak jak na początku mówiłem, z naszej strony jesteśmy mocniej w tym zaangażowani niż przepisy prawa dopuszczają, znaczy wskazują, więc należy uznać, że i MMKS w tym wypadku przeszedł wszystkie złożone sprawozdania pozytywnie, kontrolę z naszej strony. Więc należy podkreślić, że klub MMKS Podhale, jeżeli chodzi o przyznane dotacje, podkreślam, to jest klub, w którym miasto Nowy Targ nie jest organem ani nadzorczym, ani właścicielskim i my w tym przypadku, że tak powiem, bazujemy na podstawie dotacji. I tutaj podkreślamy jeszcze raz, że nie wykryliśmy na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych nieprawidłowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana kierownika? Pan Mariusz Wcisło. To przepraszam bardzo. Przepraszam. W kolejności pan Szymon Fatle. Nie wiem, czy system zwariował. To jak było jak w turnieju, kto pierwszy naciśnie. Panie kierowniku, mam takie pytanie, bo jak wiemy, przed tym sezonem wraz z tymi informacjami, które dochodziły niepokojącymi na temat kondycji finansowej klubu hokejowego, w sensie spółki akcyjnej, no były też, pojawiały się takie informacje o dużym zadłużeniu Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. I tutaj moje pytanie, czy w latach wcześniejszych, czyli nie w tym roku, tylko w latach poprzednich, no pan jako kierownik miał wiedzę na ten temat, że takie zadłużenie istnieje. Czy klub w jakikolwiek sposób informował, że takie zadłużenie posiada? No bo rozumiem, że jakby to zadłużenie nie powstało w ciągu roku. Znaczy powiem tak, my przy projekcie dotacja w ramach sprzyjania rozwoju sportu przede wszystkim weryfikujemy zadłużenie wobec na dany moment składania wniosku wobec miejskich instytucji, bo ponieważ kluby muszą złożyć takie oświadczenie, że nie posiadają oświadczenia i to jest dla nas wskaźnik tak naprawdę możliwości przyznania dotacji i to jest jedyny taki realny moment, w którym otrzymujemy taką informację nieopartą o jakieś medialne czy inne informacje.
Także muszę podkreślić, że każdy klub, który w ramach sprzyjania rozwojowi sportu otrzymał dotację, na moment składania wniosku przedstawiał takie oświadczenie, które było weryfikowane i było prawdziwe. Oświadczenie, tak? A w jaki sposób Państwo to weryfikowali? Kontaktując się z naszymi jednostkami. Przede wszystkim z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji. A czy to oświadczenie dotyczyło też, przepraszam, dotyczyło też zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u? Nie, ponieważ my tak naprawdę chcieliśmy, bo to jest coś dodatkowego, które wprowadziliśmy jako dodatkowy element akurat przy sprzyjaniu rozwojowi sportu i zależało nam na tym, żeby wobec instytucji miejskich dane kluby, które mają otrzymać dofinansowanie, były w danym momencie bez zaległości. Dziękuję. Okej, ja już też dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Jagła. Ja przysłuchuję się z uwagą temu, co pan mówi. Cieszy mnie wysoka samoocena pana pracy. Niemniej jednak nie ma to odzwierciedlenia w protokole Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pana kontrolowała i no co tu dużo powiedzieć. Praktycznie wszystko, co złapali, a robią to wyrywkowo, no to coś tam się czaiło, a tłumaczenia, które pan składał, no ja przyznam szczerze, czegoś takiego burmistrzowi bym do podpisu nie podsunął, bo to trochę czyni pracę tego urzędu niepoważną. Ale mam pytanie, bo pan mówił dość mgliście, że jesteście bardziej papiescy niż sam papież i przy rozliczaniu żądamy składania tych dokumentów. Jakich dokumentów? Kopii dokumentów finansowych. A na jakiej podstawie? Na podstawie takiej, że możemy sobie wprowadzić taką możliwość i prosimy o to kluby. A jak sobie wprowadził pan taką możliwość? Mogliśmy tu we współpracy z służbami finansowymi i z właśnie z... Ale ja pytam, na jakiej podstawie? Co, przytyknął pan sobie palcami? Regulaminów to tak naprawdę też konkursu dotacji. Regulamin ma odzwierciedlenie w ustawie o działalności Polskiego Publicznego i Wolontariacie? Tak. No chyba nie bardzo. A proszę powiedzieć, mamy ile kontroli merytorycznych pan przeprowadził w stowarzyszeniach, konfrontując te, jak pan to mówi, kserokopie faktur z oryginałami? Nie mieliśmy takiej potrzeby i nie przeprowadziliśmy żadnej kontroli. Czyli żadnej kontroli pan nie przeprowadza tego, co pan... A proszę mi powiedzieć, jakie zadłużenie na koniec roku względem miasta miał MMKS na koniec roku 2023? Nie mam takiej informacji. Czyli pan nie weryfikował tego? Powtarzam, my weryfikujemy na moment składania przy sprzyjaniu sportu. No to ja właśnie pytam, na ten moment jakie miał zadłużenie? Wtedy, tak jak mówię, przy składaniu wniosku ze sprzyjania sportu nie miał żadnego zadłużenia. Ale MMKS składał wniosek ze sprzyjania sportu? Tak. A jak składał wniosek nie ze sprzyjania sportu, tylko normalny wniosek dotacyjny? To też sprawdzaliście? Nie sprawdzaliśmy, ponieważ tam nie wprowadziliśmy takiego oświadczenia. Nie wprowadziliście takiego oświadczenia. A ustawodawca wprowadził takie oświadczenie we wzorze wniosku? Nie. Na pewno? Nie. A może pan przynieść taki wniosek i sobie zerknąć na koniec, jakie oświadczenia składają organizacje pozarządowe? Nie mam w tym momencie dostępu. Do a nie miejsca. Ma pan dostępu. No, to niech pan sobie sprawdzi i wrócimy. W przerwie pan sobie pójdzie. Wolnych wnioskach, bo dobrze by było znać druk, który powinien pan mieć pod paznokciem tego palca. Natomiast no, widzę, że sama ocena nie idzie w ślad za tym. Do rzeczy, panie radny. Co się dzieje? Nie, ja już nie mam więcej pytań. Bo dobrze, dziękuję. Ja jeszcze w odpowiedzi, ponieważ pan radny tu zarzucił, że kontrola NIK wszystko zweryfikowała negatywnie, co było kontrolowane. Jest to kolejny raz nieprawda, ponieważ w przypadku jedynie w przypadku stypendiów zostały wprowadzone 3 uwagi, które tak naprawdę zostały przez nas w ramach
działań pokontrolnych wprowadzone, więc przyjęliśmy to do wiadomości. Ale to nikt pana kontrolował? Nikt? Więc... Panie... Nikt pana kontrolował? Więc w tym momencie tak naprawdę... Ale kto pana kontrolował? Znaczy regionalna Izba Obrachunkowa, przepraszam za pomyłkę, bo dziś akurat też spodziewając się różnych pytań od pana Marcina sprawdzałem właśnie różne kontrole, żeby mieć pewność i podkreślam jeszcze raz, nie jest prawdą, że wszystko było negatywne i wszystko jest kontrolowane. Cieszę się, że się pan przygotował do sesji. Tak. Pan radny Mariusz Wcisło. Dziękuję panie przewodniczący. Panie kierowniku, mam pytanie, czy dysponuje pan podobnym zestawieniem nie tylko środków, które wypłynęły z kasy miasta, ale które po prostu do nas nie przyszły ze względu na stosowanie preferencyjnych stawek, jak chodzi chociażby o wynajem lodu przez ten podmiot. No w tym momencie nie mam, ale no możemy tu we współpracy z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji no przygotować takie zestawienie. Dobrze, dziękuję. To proszę przygotować. Pan radny Maciej Tokarz. Panie kierowniku, ja chciałem wrócić do tych dokumentów finansowych, bo tutaj już były wspomniane faktury, że są to faktury. Jakie oprócz faktur są to jeszcze dokumenty finansowe, których żądacie? Znaczy tak naprawdę takie potwierdzające poniesienie wydatków, więc mogą to być listy płac, jeżeli to są wydatki osobowe. No przede wszystkim listy płac i faktury tak naprawdę. No i oczywiście potwierdzenia przelewów. Dokładnie o to chciałem zapytać, czy jest potwierdzenie zawsze tego, czy ta faktura rzeczywiście została opłacona z tych dotacji, no bo słyszeliśmy tutaj niepokojące informacje, że jakieś tam są po prostu niepopłacone również faktury wobec prywatnych podmiotów, czyli generalnie faktura plus potwierdzenie przelewu, że to zostało opłacone, co zostało w tej fakturze. Dodam jeszcze, że jeżeli płatność była gotówkowa, to oczywiście też samo też wypłynięcie środków z konta, czyli KW. Pokwitowanie, dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Pawlikowska. A ja mam takie pytanie odnośnie tych stypendiów sportowych, ponieważ w tych wytycznych tam było zarzucone, tak? Ja wielokrotnie składałam interpelacje w tym temacie. Niech pan mi powie, panie kierowniku, czy już zostały opublikowane? Tak, na nowej stronie już stosowna informacja znajduje się. Za jaki okres czasu? Tak naprawdę wszystkie, o ile dobrze pamiętam, wszystkie zarządzenia zostały tam podane informacje. Czyli są opublikowane, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pana kierownika? Nie widzę, nie słyszałem. Dziękuję panu bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. I teraz prowadzenie obejmuje pan wiceprzewodniczący Szymon Fatla. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę dla zgłaszania się. Pierwszy pan radny Grzegorz Luberda. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu klubów radnych Nasze Miasto i klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość składamy interpelację. Szanowny panie burmistrzu. W związku z podjęciem na sesji Rady Miasta w dniu 21 sierpnia 2024 roku z inicjatywy pana przewodniczącego uchwałę nr 6/46/2024 w sprawie zmiany uchwały nr powyższej, którą przytoczyłem, Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 lipca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 dział oraz w związku z pismem około 400 mieszkańców osiedla Kotlina i ulicy Kowaniec wnosimy do pana burmistrza o przygotowanie na najbliższą sesję zmiany przedmiotowej uchwały polegającej na wykreśleniu jej treści zapisu o możliwości utworzenia na terenie dawnego domu dziecka w Kotlinie ogrzewalni i noclegowni. Podpisali się wszyscy radni z klubu Nasze Miasto i Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następny pan Bartłomiej Garbacz. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja mam trzy interpelacje. Pierwsza interpelacja to jest w kwestii udzielenia informacji o zleconych lub opracowanych dokumentacjach technicznych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu nowym, tutaj w części wskazanej, czyli mówimy o tej części poniżej Zakopianki.
Tu jest uzasadnienie złożenia tej interpelacji. Druga jest w kwestii podjęcia interwencji lub wymiany zniszczonych kostki brukowej na odcinku ciągu pieszego wzdłuż Alei Tysiąclecia przed blokiem numer 30. I trzecia interpelacja jest z prośbą o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie podjęcia rozmów zmierzających do organizacji parkingu typu Park and Ride pod estakadą w okolicy węzła Zachód przy ulicy Ludzimierskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Pawlikowska. Ja bym poprosiła o zdjęcia. Składam interpelację dotyczącą poprawy estetyki terenu położonego przy ulicy Sikorskiego na południe od mostu nad potokiem Biały-Dunajec w okolicach Alei Tysiąclecia. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta podjętą w roku 2023 część tego terenu składająca się z miejskich działek została wydzierżawiona przedsiębiorcy, który miał go zagospodarować i pozostawić i postawić pawilon gastronomiczny. Z tarasem, plac zabaw, miejsca do gry w bole, miejsce dla rowerzystów, ławki, ciągi piesze oraz uporządkowaną zieleń. Miała to być szansa na uporządkowanie i utrakcyjnienie tego miejsca. Obecnie teren jest zarośnięty chaszczami, zasypany śmieciami. Jak dotychczas jedyną formą jego zagospodarowania była olbrzymia konstrukcja z banerem wyborczym. Mając na uwadze powyższe, składam interpelację w sprawie poprawy estetyki tego terenu poprzez wykoszenie trawy, uprzątnięcie go przez właściciela lub dzierżawcę. Proszę też o udzielenie informacji, na jakim etapie jest planowana tam inwestycja. Proszę również o udostępnienie na adres poczty elektronicznej skanu umowy zawartej z dzierżawcą przedmiotowego terenu. Druga, składam interpelację w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej rozliczeń dokonywanych w ramach przyznanych dotacji dla Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego oraz Sportowej Spółki Akcyjnej KH Podhale za okres od 2019 do 2023 roku. Równocześnie wnoszę o poinformowanie radnych o terminie rozpoczęcia kontroli, a po jej zakończeniu zapoznanie z protokołem kontroli. W imieniu mieszkańców bloku numer 13 na osiedlu Suskiego w Nowym Targu zwracam się z interpelacją o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie skrawka zieleni trawnika znajdującego się przed oknami mieszkańców wyżej wymienionego bloku, który to jest własnością gminy Miasto Nowy Targ. Chodzi mi nie o blok, tylko o zieleń. Trawnik ten jest nagminnie niszczony przez parkujące tam pojazdy osobowe i ciężarowe. W miejscach parkowania tworzy się błoto. Z informacji uzyskanej od mieszkańców bloku na trawniku tym parkują głównie osoby zamieszkałe w innych blokach. Dodatkowo proszę o informację, ile drzew zostało wyciętych na przedmiotowym trawniku i kto wnioskował o ich wycięcie od 2020 roku. Jeszcze zwracam się z interpelacją o podjęcie działań zmierzających do zamontowania wiatr przystankowych na przystankach znajdujących się przy rondzie imieniem Jana Pawła II w Nowym Targu, przy Alei Tysiąclecia i przy Alei Jana Pawła, przy ulicy Jana Pawła II. O powyższe zwrócili się do mnie zarówno mieszkańcy Nowego Targu, jak i gmin sąsiednich z uwagi na to, że przystanki te są używane przez uczniów, którzy dojeżdżają tam do szkół. Także proszę o podjęcie. I ostatnia interpelacja. Składam interpelację o nawiązanie współpracy z wójtem gminy Nowy Targ w zakresie budowy ekranów dźwiękochłonnych przy Nowej Zakopiance. O podjętych działaniach proszę o powiadomienie mnie pisemnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następna pani radna Danuta Szokalska-Stefaniak. Proszę bardzo. Ja zwracam się, moja interpelacja dotyczy potoku Klikuszówka. Zwracam się w imieniu mieszkańców o interwencję do Głównego Zarządu Wód Polskich, aby zainteresowały się coś i coś uczyniły w sprawie potoku Klikuszówka od ulicy Grele do rzeki Czarny Dunajec. Przy każdej większej ulowie mieszkańcom towarzyszy strach, niepokój związany z prawdopodobieństwem zalania ich domów czy posesji. Tak, chciałabym prosić. Nie. Proszę zobaczyć, jak wygląda w tej chwili potok Klikuszówka.
To jest wlot potoku, którego widać od Grela. A jeszcze jedno, bliżej tam, gdzie jest mostek. O, to jest początek tego potoku, który biegnie w stronę rzeki Czarny Dunajec. I niech pan pokaże dalej te zdjęcia. Tu trzeba obejść, żeby dalej zobaczyć. Proszę. Dalej jeszcze proszę następne. Tak wygląda. Nie ma wlotu, nie ma wylotu i jest obawa, że może się stać tragedia. Zwracam się już kilka razy w tej sprawie, aby obecnie prosząc ponownie o rozpatrzenie mojej prośby i mieszkańców. Nasz pomysł jest jeszcze, prócz tego, jeszcze taki, aby w tym terenie po uregulowaniu potoku i powstała tam strefa wypoczynku. No teraz tą strefę niech pan pokaże. O, i tam jest, miasto tam już wykupiło działkę, gdzie można byłoby zrobić taki wał, na którym mniej więcej to już uwzględniłyby Wody Polskie, z której strony, gdzie można byłoby przejść przez ten wał i byłaby to połączenie ścieżki rowerowej, która może kiedyś powstanie na ulicy Grel z połączeniem z wałami tam od strony pod most, która by biegła Krakowskiej. I proszę państwa, byłoby to dla mieszkańców ulicy Grel bardzo korzystne, jak i dla Starokrakowskiej i Klikuszówki, a także i dla mieszkańców Nowego Targu, którzy lubią wycieczki pieszo-rowerowe. Proszę też, aby ten problem zainteresowały się władze gospodarki wodnej, aby nie było za późno, bo aura pogodowa jest, jak widać, różna. Kilkugodzinna ulewa może zniszczyć cały majątek rodziny, co wiąże się z tragedią przez niedbałość odpowiednich służb. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za tą piękną też prezentację. Następny do głosu pan radny Tadeusz Morawa. Mam interpretację, żądanie usunięcia z tablicy pamięci napisu Zgrupowanie Błyskawica Majora Józefa Kurasia Ognia oraz Ludowa Straż Bezpieczeństwa. My, mieszkańcy Nowego Targu, stanowczo protestujemy. Jesteśmy zbulwersowani, że w miejscu świętym przy Krzyżu Katyńskim, Katyń 1940 w hołdzie wiernym Bogu i Ojczyźnie, pomniku w hołdzie Polaków z Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich ofiarom ludobójstwa, w hołdzie wiecznej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, tablicy pamięci oficerom i żołnierzom poległym na frontach II wojny światowej, a na nowej tablicy pamięci upamiętniono postać niezmiennie kontrowersyjną i to w przebiegły sposób, w rocznicę powstania warszawskiego zrywu Armii Krajowej. Teraz ugrupowania żydowskie i słowackie będą pomawiały nas Polaków i AK o stosowanie Holokaustu. Dokonana w maju 1946 roku w Krościenku zbrodnia na grupie Żydów, którzy przeżyli niemieckie obozy koncentracyjne i nie akceptowali ustroju PRL, chcieli wyjechać do Palestyny, zostali ograbieni i zamordowani przez zgrupowanie Błyskawica majora Józefa Kurasia Ognia. Oddziały Ognia dopuszczały się morderstw często na niewinnych mieszkańcach Podhala. Ogień firmował wykonywanie tzw. wyroków śmierci pieczątką z napisem Armia Krajowa, Komisja Szybkowykonawcza. A ludzie nie orientują się, że dopuszczała się tych zbrodni banda nie mająca nic wspólnego z AK, a podawanie Ognia za majora to megalomańska mistyfikacja, gdyż był plutonowym i zrobiono go porucznikiem, gdy był w UB. Zatem powinien zostać w wolnej Polsce zdegradowany. Apelujemy do władz o natychmiastową reakcję w celu usunięcia tego nazwiska i napisów z tej tablicy. Pytamy, kto jest fundatorem i kto wyraził zgodę na profanację tego miejsca. To nie jest postać i wzór do naśladowania dla Polaków, w tym wojska i młodzieży. Jaki Bóg i która ojczyzna upamiętnia zbrodniarza Józefa Kurasia?
Propagowanie fałszu jest wysoce szkodliwe społecznie, jako zaśmiecanie historii wojennej, jak i zaraz po jej zakończeniu. Jest także demoralizujące, szczególnie dla mieszkańców Podhala, zalewanego od lat kłamliwymi publikacjami nierzetelnych bajkodziennikarzy i bajkohistoryków. Na dowód przedstawiamy pismo Inspektoratu Niwa i dowódcy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich majora Adama Stabrawy Borowego, najważniejszej osoby w konspiracji na Podhalu, do powiatowego delegata rządu Stanisława Guska, pseudonim Węglarz, z dnia 21 października 1944 roku i 17 stycznia 1945 roku w sprawie działalności Józefa Kurasia Ognia. Na poparcie swoich argumentów dysponujemy bogatym materiałem dokumentalnym. My niżej podpisani mieszkańcy Nowego Targu, jest ich 80 osób. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu radnemu. Następny pan radny Adam Hajnas. Panie przewodniczący, mam jedną interpelację. W imieniu mieszkańców Nowego Targu z osiedla Witosa zwracam się z prośbą o wykonanie brakującego odcinka chodnika znajdującego się po zachodniej stronie MDM-u numer 28. W tym miejscu przerwany jest ciąg pieszych. Chodnik ten jest niezbędny na tym odcinku, ponieważ ruch pieszych odbywa się drogą. Z uwagi na ostry zakręt widoczność kierowców nadjeżdżających jest mocno ograniczona, co stwarza realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pieszych. Z relacji mieszkańców wynika, że niebezpieczne zdarzenia z udziałem pieszych zdarzają się w tym miejscu często. Dlatego uważam za konieczne utworzenie tej brakującej części chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Marcin Jagła. Dziękuję bardzo. Zacznę od zapytania. Składam zapytanie dotyczące wniosku, który został złożony w maju do pana burmistrza w sprawie nadania imienia profesora Stefana Banacha nowemu rondu na granicy miasta i gminy Nowy Targ przy drodze numer 49. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie znajduje się rozpatrywanie tego wniosku oraz kiedy można spodziewać się inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie. Składam interpelację w sprawie naprawy kamer monitoringu wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Maczka 5. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, iż kamera nie działa od wielu miesięcy. W związku ze zdarzeniami o charakterze kryminalnym nie jest możliwe ich odtworzenie i ujęcie sprawców. Mając powyższe na uwadze, proszę o naprawę kamer oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Od kiedy nie działa monitoring? Czy brak obrazu był panu zgłaszany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa? Czy Urząd Miasta był o tym fakcie poinformowany przez operatora monitoringu, czyli nowotarską telewizję kablową? Jaki jest miesięczny koszt obsługi monitoringu przez NTVK? Czy w okresie, gdy monitoring był nieczynny, NTVK pobierała od Urzędu Miasta opłaty? Jaka kwota została przekazana z rachunku Urzędu Miasta do NTVK za okres, gdy usługa de facto nie była świadczona? Składam interpelację w sprawie przeprowadzenia dla nowotarskich organizacji pozarządowych szkolenia w sprawie realizacji przepisów i nowych zadań dla NGO w związku z wejściem w życie ustawy, z nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2023 o zmianie ustawy Kodeks Rodziny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Tak zwana ustawa Kamilka ma duży wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, którym celem jest organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. Nakłada bowiem na te organizacje dodatkowe obowiązki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom NGO-sów, proponuje zorganizowanie szkolenia, podczas którego zostaną omówione wprowadzone zmiany, nowe zadania, jak również wpływ ustawy na możliwość pozyskania dotacji. Zdjęcia można prosić, chodnik. Nie. Inny katalog. Do tego dojdziemy. Chodnik tamten. Działając w imieniu i na rzecz mieszkańców Nowego Targu składam interpelację o wykonanie ciągu pieszego na działce ewidencyjnej numer 13063/65 prowadzącego od Alei Solidarności do ulicy Szaflarskiej. Obecnie w miejscu zaznaczonym na załączonych fotografiach znajduje się wydeptana ścieżka, która po opadach deszczu przekształca się w błoto. Ciąg ten stanowi naturalne połączenie i najkrótszą drogę dla mieszkańców bloków komunalnych przy ulicy Szaflarskiej 142.
i 140. Wykonanie chodnika zajmującego powierzchnię około 35 m2 nie będzie dużym obciążeniem dla budżetu miasta, za to sporym odciążeniem dla mieszkańców. I ostatnia, bardzo proszę o te separatory. Składam interpelację w sprawie odbudowy, demontażu lub, jedziemy dalej, bo tam jest tych zdjęć dużo, lub wyplewienia chwastów separatorów znajdujących się na drodze miejskiej przy Alei Solidarności. Postawienie separatorów w tym miejscu miało na celu oddzielenie jezdni od ścieżki rowerowej. Zamiast separatorów gumowych zamontowano betonowe, które po pierwszej zimie zostały zniszczone przez pług odciężający drogę. Przedmiotowych separatorów nie uzupełniono, a pozostałe resztki ulegały przez lata dalszej degradacji. Pomimo wielokrotnie składanych interpelacji, sytuacja nie uległa poprawie. Obecny stan bardzo źle świadczy o władzach miasta i jest negatywną wizytówką miasta dla licznych turystów przemierzających szlak rowerowy. Jest to również przykład marnotrawienia publicznych środków, niegospodarności oraz braku dbałości o mienie komunalne. Mając powyższe na uwadze, doszę jak na wstępie do mojej interpelacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko ze swojej strony akurat w tym temacie chciałbym takie krótkie słowo komentarza, że przy obecnie ilości parkujących tam aut jakby ten separator no ma jak najbardziej prawo istnienia. Natomiast, że tak powiem, myślę, że taką dla nas lekcją na przyszłość powinno być bardziej to, że ścieżki rowerowej nie powinniśmy wykonywać z kostki brukowej, tylko być może po prostu wyasfaltować całą ulicę, a tylko ścieżkę tym separatorem oddzielić. Byłoby to zdecydowanie wygodniejsze dla rowerzystów czy osób poruszających się na hulajnogach. Dziękuję. Pan radny Jan Sienka. Szanowni Państwo, ja mam tak naprawdę jedną nową interpelację, mianowicie składam interpelację dotyczącą podjęcia działań mających na celu powiększenie przepustu potoku z Kotnicą od ulicy Skotnica do ujścia do potoku Czarny Dunajec. W obliczu ostatnich wydarzeń powodziowych w Kotlinie Kłodzkiej i w obliczu tego, że ulewne deszcze, nawalne deszcze nawiedzają nasz region i pamiętając powódź na ulicy Świętej Anny w 2010 roku, zwracam się do pana burmistrza o podjęcie działań, aby przepust tego potoku Skotnica powiększyć do rozmiarów umożliwiających przepuszczenie wód nawalnych. A druga interpelacja, chociaż już dostałem na nią odpowiedź, to jednak ponawiam tą interpelację. Mianowicie jest to interpelacja dotycząca podjazdów na schodach, na nowo wyremontowanych schodach przy moście na ulicy Kościuszki. Takie podjazdy są dostępne, są możliwe do utrzymania w naszym mieście. Chociażby przypomnę tutaj kładkę na Kowańcu, z której są takie zjazdy zrobione, nawet z elementów przykręcanych do schodów. Takie zjazdy, podjazdy są również koło lodowiska, więc myślę, że Wydział Pana Burmistrza Wojtaszka będzie w stanie zrobić takie podjazdy, żeby nie trzeba było pomagać babciom, które z wnukami wybierają się na spacer, a dzisiaj miałem taką sytuację, że pomagałem jednej pani podnieść wózek, ponieważ nie ma tam podjazdu. Naprawdę to jest drobna rzecz. Drobna rzecz. Ja wiem, że formalizmy są takie, że nie wolno, ale przecież takie podjazdy były, są dostępne w naszym mieście dla mieszkańców i to naprawdę ułatwia życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Wojciech Krauzowicz. Ja mam jedną interpelację, jedno zapytanie. To się znaczy pierwsza moja interpelacja jakby nawiązuje do interpelacji pani radnej Pawlikowskiej. Pani radna mówiła o nowych wiatach przystankowych. Ja proszę o przegląd istniejących wiat przystankowych, ponieważ jest to jedna z wizytówek naszego miasta. No niestety no nie jest to wizytówka. Te wiaty często są w złym stanie.
Jeśli tam są jakieś gabloty, te szyby są brudne. Często ogłoszenia czy informacje tam są nieaktualne. No nie jest to jakby zachęcające, a osoby, które podróżują komunikacją publiczną, a przyjechały do naszego miasta, no raczej nie mają dobrego wrażenia wysiadając na przystankach. To jest pierwsza interpelacja i zapytanie. Zapytanie dotyczy udzielenia informacji czy udzielenia odpowiedzi, na jakim etapie znajdują się prace w zakresie wykonania kanalizacji i odtworzenia nawierzchni. To jest ulica Kowaniec, ale to jest ulica boczna od, to jest na wysokości zabudowań państwa Handlów, państwa Gromalów i tam jeszcze kilka rodzin mieszka. Tam była w 2023 wykonywana kanalizacja i droga. Akurat do tych zabudowań państwa Handlów, Gromalów nie została wykonana kanalizacja. Przed wyborami było im obiecywane, że w tym roku im zostanie poprawiona droga, bo tam początkowy fragment tego wjazdu, tej drogi został rozkopany. Skończyło się na obietnicach. Jest szansa, jeszcze jesień jest ładna, może się uda to naprawić. Prosiłbym o informacje w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko ze swojej strony odnośnie tych wiatr chciałem powiedzieć, że być może należałoby w ogóle rozważyć jakiś kompleksowy program wymiany wszystkich wiatr na jakieś estetyczne. Mamy przykłady bardzo niedaleko. Miasto Zakopane, chociażby bardzo piękne wiaty z tablicami elektronicznymi, na których się wyświetlają przyjazdy autobusów. Bardzo ładne również gmina Kościelisko wiaty stawia. Także przykłady mamy całkiem niedaleko, że to może wyglądać całkiem fajnie. Pan burmistrz Trochimiuk, rozumiem, jakaś odpowiedź. Tak, tak. A propos wiatr, będziemy składać taki wniosek w projektach szwajcarskich, aby wiaty właśnie były też taką przestrzenią zieloną, tak zwane zielone wiaty, więc będziemy chcieli wykorzystać środki zewnętrzne, ale to zobaczymy oczywiście, czy nam się uda. Natomiast jeśli chodzi też o wyposażenie gablot, tam w najbliższym czasie będą też znajdowały się elementy związane z konkursem plakatu Mroszczaka, więc tutaj wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie będziemy wchodzić w taką współpracę i więc też te elementy, które będą eksponowane w gablotach się zmienią. Oczywiście, żeby coś tam włożyć na początku, trzeba umyć te elementy, żeby to eksponowanie zawartości było odpowiednie. Panie burmistrzu, takie pytanie, ilu wiatr by to miało dotyczyć, ta wymiana, takie zielone wiaty? Czy wiemy mniej więcej, jak jest tutaj? Znaczy tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to bardzo precyzyjnie, natomiast chcemy, aby to było jak najwięcej wiatr. My te środki, które są dostępne w ramach środków szwajcarskich, one są naprawdę dość znaczne, więc mielibyśmy szansę, aby naprawdę być może nawet wszystkie wiaty w ten sposób zmienić, aby one nabrały zupełnie innej formy i były bardzo atrakcyjne, były przestrzenią taką zieloną dla mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Sienka tutaj chciał jeszcze coś? Tak, ja chciałem tylko jeszcze do ad vocem właściwie, przepraszam panią radną Michalską, że tak naprawdę te wiaty to czasem wystarczy je umyć i już będą lepiej wyglądać i to jest z zakresu bieżącego utrzymania. Natomiast pytanie, jakie mam, to jest, ile mamy w ogóle wiat przystankowych na terenie miasta? Jest prezes, to myślę, że może odpowiedzieć. Dobrze, dziękujemy. To dla porządku, 32 wiaty pan dyrektor MZK odpowiedział, żeby wszyscy słyszeli, również ci, którzy nas oglądają zdalnie. Super, bardzo dziękujemy. Teraz pani radna Agata Mialska. Dziękuję. Ja mam dwa zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczy rozważenia możliwości utworzenia przez MZK dodatkowego przystanku autobusowego na linii miejskiej w rejonie ulic Kasprowicza, nadmłynówka kolejowa, przechodnia Królowej Jadwigi. Tam jest bardzo dużo domów jednorodzinnych. Zwrócili się do mnie mieszkańcy tych ulic, w szczególności osoby starsze, które mają trudności z dojazdem chociażby do szpitala, żeby taki przystanek w tej okolicach stworzyć. Pytanie, czy to jest możliwe, żeby wprowadzić taki dodatkowy przystanek autobusowy, co znacznie ułatwiłoby mieszkańcom dostęp do komunikacji publicznej, w tym również do placówek służby zdrowia. To jest
jedno zapytanie, natomiast drugie zapytanie też z tego samego terenu. Również się zwrócili tutaj do mnie mieszkańcy ulicy Nadmłynówki i tego odcinka, krótkiego odcinka od przechodniej do osiedla Bohaterów Tobruku. To jest chodnik po prawej stronie. Mianowicie tam budynki mieszkalne znajdują się bardzo blisko drogi. To jest zaledwie nawet niespełna 1,5 metra. No i to powoduje, że w sytuacji deszczu, śniegu, roztopów przejeżdżające samochody rozpryskują wodę, błoto bezpośrednio na elewację tych budynków, co przyczynia się do ich niszczenia. No i to, że utrudnia to korzystanie z chodnika, to rzecz jasna. W związku z tym moje zapytanie, czy jesteśmy w stanie tam zamontować jakieś barierki, czy też nie znam się na tym, co by to mogło być, żeby trochę no, ułatwić komunikację, ale też i spowodować, żeby no, komfort życia tych ludzi się poprawił. Także to jest drugie zapytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedną interpelację. Interpelacja dotyczy stanu bezpieczeństwa powodziowego miasta Nowy Targ. I tutaj bardzo bym prosił, aby taką odpowiedź przygotować. Tutaj w interpelacji wyszczególniam, jakie kwestie są najbardziej, że tak powiem, interesujące i palące. Między innymi stan techniczny wałów przeciwpowodziowych w ciągu potoku Czarny-Dunajec, stan techniczny wałów przeciwpowodziowych w ciągu rzeki Dunajec, stan techniczny progów spowalniających nurt potoku Biały-Dunajec. No i tutaj wyszczególniam jeszcze szereg innych rzeczy. Jeżeli odpowiedź jakby nie będzie możliwa w terminie tym ustawowym na piśmie, to wówczas proszę o to, by w odpowiedzi tutaj dać dodatkowy jakby czas, dodatkowy termin. Najlepiej jakby taki raport, że tak powiem, dotyczący tej sytuacji na następnej sesji wszystkim radnym przedstawić, żeby tutaj te doświadczenia, które z całej Polski negatywne niestety spływają, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą i mieli stan tutaj techniczny tych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Bardzo dziękuję i teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Prowadzenie przekazuję panu wiceprzewodniczącemu Maciejowi Fryźlewiczowi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu. Na dzisiejszej sesji zapisało się do głosu 2 mieszkańców. Zapraszam pana Jerzego Białonia w sprawie protestu mieszkańców odnośnie zmiany zagospodarowania terenu na ulicy Kotlina. I prosiłbym maksymalnie tak 5 minut. Panie przewodniczący, panowie radni, państwo radni. My mieszkańcy ulicy Kowaniec, Kotlina oraz sąsiednich osiedli zdecydowanie protestujemy przeciw podjęciu przez Radę Miasta Nowego Targu na sesji w dniu 21 sierpnia uchwały o wprowadzeniu zmian w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24, czyli to jest dział, dla budynku po specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 w Nowym Targu przy ulicy Kotlina 21. Ten zapis, tu nie zgadzamy się tam na planowane utworzenie w tym budynku ogrzewalni i noclegowni. Jest to absurdem i całkowitą ignorancją ze strony radnych głosujących za podjętymi zmianami stworzenie zarówno placówki opiekuńczo-wychowawczej, mieszkania treningowego lub wspomaganego, mieszkań na usamodzielnienie oraz ogrzewalni i noclegowni w jednym miejscu. My rozumiemy, że takie miejsca są potrzebne i nie negujemy tej inicjatywy, ale wręcz ją popieramy. Ale nie w pobliżu przedszkola, szkoły podstawowej i średniej. Pierwsze pytanie, czy państwo radni wiecie, jak wygląda teren i budynek po byłej szkole? Niektórzy nie wiedzą. Budynek, który został opuszczony przez szkołę specjalną
20 lat temu, gdzie brak gospodarza, zaczęła się totalna demolka, schadzki grup, można powiedzieć, ludzi pijących alkohol, zaczęły się różnego rodzaju orgie, rozkradli co się dało, wreszcie została część podpalona. Więc na tych częściach budynku dach się zawalił, nie ma nic. Minęło to, troszkę było spokoju. Zaczęły się schadzki dzieci, młodzieży. Dzieci ze szkół podstawowych. Nie tylko z Kowańca, ale wręcz tu z centrum miasta. Organizowane imprezy, krzyki, niszczenie. Okna, pierwsze leciały szyby, leciały całe okna z futrynami. Niszczenie. Żałuję, że przedstawiciel policji, który tu był, że wyszedł. Ubiegłego roku, widząc te wszystkie burdy, po prostu pozwoliłem sobie zadzwonić na policję. Grupa około, tak szacunkowo, 17-20 podlotku zrobiła sobie imprezę. Więc coś, no w najcięższym spelunku byście tego nie, z tych słów nie usłyszeli. To oczywiście demolowała ten budynek. Czekałem tylko, kiedy podpalą. Ale wziąłem za telefon, zadzwoniłem na policję. Mówię, że coś takiego się dzieje w takim i takim miejscu. Dyżurny zapytał się mnie, czy po prostu jestem właścicielem tego miejsca. Nie, jestem sąsiadem. Mieszkam 80-90 metrów od tego budynku, od dziecka. No to co pana to obchodzi? I położył słuchawki. No, opadły mi ręce. Jest planowane utworzenie ogrzewalni noclegowni. Tam do noclegowni nie mogą przyjeżdżać, być ludzie pod wpływem alkoholu, narkotyku i tym podobnie. Przywiozą, wyjdą. To. Jeszcze jedno. Młodzież, która stamtąd wychodziła, szła kotliną na dół z krzykami, zarciami, kopanie po różnych, czy po płocie, czy tam coś, wydzieranie. Nie chcemy i protestujemy, żebyśmy czymś takim dalej żyli. My, nasze dzieci, nasze wnuki. Chcemy mieć trochę bezpieczeństwa. Jak myślicie, przywiozą kogoś takiego i po prostu, a jeszcze nie, zostawią, nie zostanie przyjęty, co ta osoba zrobi w nocy? No pójdzie do najbliższego domu, a może coś ukraść, a może coś zrobić. Ja mam bardzo duże uczulenie na punkcie wandalizmu. Nie rozumiem tego. Nawet jeżeli ktoś po prostu coś naprawdę nie ma, to jest głodny, ukradnie coś drobnego. No jeszcze zrozumiem. Ale iść po to, żeby zniszczyć i iść dalej, a to po prostu się dzieje. I nie ma służby, żeby się, jak się prosi, żeby tam, bo nie tylko ja dzwonię. Bo wielu mieszkańców teraz, jak żeśmy rozmawiali jeszcze po tej uchwale z sierpnia, po prostu wielu mieszkańców, no co chcą zrobić? Chcemy mieć spokój. Dobrze, będą dziękujemy tam bardzo. Gdzieś będą tam na uboczu. Czy te służby przyjadą? Czy możemy na nich liczyć?
Łatwiej by przecież było, na mój rozum, gdzieś bardziej, gdzie te służby by mogły zaraz interweniować. Dobrze, dziękuję bardzo za ten głos. Ja również dziękuję. Ale jeszcze raz mówię, czy Państwo radni chcieliby w odległości 50-100 metrów od siebie mieć taki ośrodek? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że to nie była uchwała, która powoduje, że tam powstanie ten ośrodek, to było tylko dopuszczenie w miejscowym planie. Przystąpienie. Ale jeżeli jest litera na papierze, to nie ma zmiany. Oczywiście, jak najbardziej rozumiem i dziękuję bardzo za ten głos. I jeżeli komisja uchwały z zapisem ogrzewalni i noclegowni jest, czyli to jest uchwała. Dobrze, dziękuję i przejdźmy dalej. Kolejna osoba zapisana do głosu to pan Maciej Downar-Zapolski w sprawie nowotarskiej karty mieszkańców. I nie tylko. I nie tylko. Dzień dobry Państwu. Dawno tu nie stałem i znowu jestem. No, pandemia i inne rzeczy. Panie Przewodniczący, Panowie Wice, Szanowna Wysoka Rado, Panie Burmistrzowie, Burmistrze, Urzędnicy, wszyscy zgromadzeni. Mam tu w związku z nowotarską kartą mieszkańców pewne uwagi. Bardzo dobrze się dzieje, że taka karta powstaje. To jest super sprawa. Społeczeństwo w mieście się starzeje. Potrzebujemy pewnych ulg. I byłoby dobrze, żeby do tego projektu dodać może słowo, bo jak nowotarska karta mieszkańców, to może i dla seniorów, bo to ona tak nie jest czytelna. I w tej karcie, w tym regulaminie, z którym się zapoznałem na internecie, na stronie Rady Miasta, zauważyłem kilka rzeczy, które można, przepraszam, byłoby dołożyć. I tak, byłoby dobrze, żeby się stało w ten sposób w regulaminie tej karty, że my seniorzy moglibyśmy mieć zmniejszony albo w ogóle zlikwidowany przy wieku na przykład 75 lat, ja już mam więcej, podatek od nieruchomości. No bo płacimy te podatki całe życie, teraz ciężkie czasy idą, może się uda, a jak nie, no to może zmniejszyć i od 65 roku. Byłoby takie może zapotrzebowanie czy wniosek dotyczący tej sprawy. Sprawa następna, ta karta seniorów to mogłaby obowiązywać też do parkowania samochodu bezpłatnie na terenie miasta. Każdy senior, który jedzie do lekarza, po zakupy, do miasta, to nie stoi na parkingu jak mieszkaniec, którym blisko ma parking i dom, tylko załatwia sprawy i mogłoby to być obwarowane od 15 do 30 minut, na przykład dla seniora. Mielibyśmy po kłopocie parkomat, pieniądze, pamiętanie o dowodzie rejestracyjnym. Może ktoś inny jeździ, a senior siedzi w środku. I byłoby to dobrą realizacją przy tak wspaniałej karcie seniora. To nie jest kwestia do załatwienia lub załatwienia, ale to jest kwestia do rozpatrzenia, czyżby wasz ten projekt nie posunął się o krok dalej na przyszłość, bo miasto się starzeje, my chodzimy, patrzymy i oczekujemy takich zmian. I to by było do tej karty mieszkańca Nowego Targu czy powiatu. Następną sprawą, która mnie też frustruje i chciałbym o nim powiedzieć krótko, niedługo, to jest
obchodzone uroczystości w Nowym Targu przy różnych obeliskach, pomnikach, tablicach pamięci. To jest tak rozchuśtany program takich obchodów, że nie wiadomo, gdzie iść. Bo jedni robią przy tablicy tej, a druga stoi taka sama gdzie indziej, czy podobna. Podobnie jest z pomnikami, czy innymi rondami są takie miejsca, czy nawet szkołami, które noszą imiona bohaterów narodowych. Warto by to jakoś zaktualizować i tych ponad 80 ludzi, które pan Tadeusz Morawa, radny, przygotował i wam tu podał, popieram z całą pewnością, z uwagi na to, że sprawa tych pomników, tych tablic, ja tutaj mam pana redaktora Dobosza, artykuł 2017 rok, Tygodnik Podhalański. I właśnie tutaj piszą: Katyń i Smoleńsk z ogniem w tle. To nie chodzi o to, że taki jest tytuł. Chodzi o to, że to się odbywa do dzisiaj. I byłoby możliwe, czy byłoby zweryfikować, można było, żeby podobne sytuacje od tylu lat się nie powtarzały w tym, że one jakby narastają. Bo pan Tadeusz tu nie powiedział jeszcze o jednym. Mamy w Ostrowsku obelisk i kamień poświęcony tej grupie i temu pseudobohaterowi. Chciałoby się pomyśleć, czemu tak jest? Kto to nadzoruje? Kto to robi? I czemu to ma służyć? Jak my, dorośli seniorzy, patrzeć na młodzież, która ma dawać później wzór jakiś? Tak nie może być przecież, proszę państwa. Trzeba by było zapytać. Pan Morawa już zapytał w piśmie, w interpelacji, kto to sprawdzał, kto to nadzorował, czemu to się ukazało, czemu to wystawiono, czemu to podpięto, czemu tam robią Luna Park pod Krzyżem Katyńskim przy kościele i tam już nie wiadomo, do jakiej uroczystości się podpina. Przecież wystarczyłoby się obejrzeć za siebie i takich podobnych miejsc mamy wiele. To nie musimy wszystko robić pod Krzyżem Katyńskim. I to by było na ten temat tyle. Ja się na takie, mówię, imprezy nie załapuję, bo jak wiecie państwo, w stulecie niepodległości za zgodą burmistrza, za zgodą wielu mieszkańców odsłoniliśmy tablicę pamięci przy hali lodowej, która jest. I było piękne otwarcie, były odznaczenia, byli Piłsudczycy, było wszystko pięknie, było wojsko, były warty honorowe. To jest uroczystość. I tak się stało. Zaczęli pisać na nas donosy. Ja już kończę, panie przewodniczący, donosy, ile się da. Pisali wszędzie. Skutkiem tego stało się, że przestawiliśmy o 10 metrów ten obelisk w inne miejsce, bo inni się nie chcieli zgodzić. My nie wyrażamy swojej niechęci poprzez pisania pism, donosów na kogokolwiek. Robimy to oficjalnie, pokazujemy, co jest skutkiem, żeby to było prawidłowe i miało jakąś wartość historyczną. I ostatnia sprawa tej rzeczy. Chodzi o uroczystości, szczególnie 1 wrzesień i 15 wrzesień. U nas na rynku, u nas w mieście jest tablica poświęcona żołnierzom 20 roku. To chodzi mi o 15 wrzesień. Zdarza się często, że nie jest, idziemy tam pod tą tablicę i teren, pod który ma się odbyć złożenie wieńców i uszanowanie, jest nieprzygotowany. Od razu tylko się to robi w tym momencie, kiedy się tam pojawimy. W tym roku prosiłem pana Leszka Pustówkę, dyrektora, o to, żeby zorganizował, żeby tam sztandary wisiały, wszystko
krata wystawiona na kratę, żeby była. Bo rok wcześniej nie było. Dopiero pan Szymczak przyszedł, wystawił tą kratę, dwie chorągiewki wstawił, ja byłem ze swoją trzecią, przyszedł pan burmistrz, złożyliśmy kwiaty i uroczystość się odbyła. Dobrze, ale, dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze dość dużo uchwał dzisiaj do głosowania, już, także dziękuję bardzo. Tylko powiem jedno. Uroczystości Wojska Polskiego i uroczystości 1 września Powstania Warszawskiego mają się odbywać w mieście, w rynku hucznie, a nie, że rynek jest zastawiony straganami. Dobrze, dziękuję bardzo za ten głos dyskusji. Na pewno tutaj Wydział Kultury i Promocji. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie i tą gazetkę panu Morawie przekazuję i proszę po moim głosie odpowiedź na moje zapytania przekazać panu Tadeuszowi. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Oddaję prowadzenie obrad panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że zasłużyliśmy na 15 minut przerwy. Szanowni Państwo, przepraszam za przedłużającą się przerwę, ale mieliśmy tutaj gorącą dyskusję z panem burmistrzem i myślę, że potrzebujemy jeszcze z 10 minut, żeby przedyskutować sprawę. Wybaczcie Państwo, ale jest to jednak potrzebne. Jeszcze 10 minut. I ja poproszę nowy targ dla mieszkańców i razem nowy targ. Może pan przyjść tutaj o 8 rano, nie ma problemu.